Tak się wita prawdziwą gwiazdę. Naprawdę? Tak myślę. Boże, to strach być gwiazdą, słuchajcie, ale jaka przyjemność za to. Nigdy w życiu nie miałem takiej widowni, kochani. Naprawdę. Dziękuję. Jakiś sen się zaczyna, oby się nie kończył. Proszę bardzo, zaczynamy w takim razie spotkanie, proszę Państwa. Marek Kondrat, już przywitany gromkimi brawami, a więc wszystko jest jasne. I od razu mam do Ciebie pierwsze pytanie. Pytanie pierwsze, a właściwie pytanie, które może być powodem do refleksji. Pieniądze czy wolność? Wolność dzięki pieniądzom, na przykład. Nie widzę tego rozgraniczenia dosyć wyraźnie, słuchajcie. Czasami człowiek jest skazany na pieniądze, a czasami nie ma w ogóle takiej potrzeby, aby je mieć. Zmierzam do tego, że każdy powinien mieć własny scenariusz życiowy i o tym będę chciał dzisiaj mówić jak najwięcej. Natomiast jest takie powiedzenie, które brzmi: pieniądze to nie wszystko, albo pieniądze szczęścia nie dają. Natomiast jeszcze jest inne powiedzenie, które mówi, że należy się o tym przekonać samemu. To prawda, wszystko się zgadza. I jeszcze jest takie powiedzenie, że co mamy za darmo, to zrobimy sami. Tak jest, to jest najlepsze. Od jakiegoś czasu wszystko robię sam. No właśnie, ale intencją tego pytania było to, żeby doprowadzić do punktu, w którym będę mógł zapytać Cię o to, o co pewnie młodzi ludzie czasami pytają, ponieważ w ich gronie, w gronie młodych ludzi, czy bardzo młodych ludzi, czy ludzi buntujących się, rozpoczynających drogę, że zdradza się ideały. To znaczy, że rzuca się na przykład pewien zawód, w tym wypadku aktorstwo, które pożegnałeś, a potem idzie się zupełnie innym szlakiem i występuje się w reklamie. Jak ty się do tego ustosunkowujesz? Ustosunkowuje się tak, że przede wszystkim zdrada następuje w momencie, w którym nikt poważnie już na zdradę nie patrzy. Ponieważ przychodzi taki wiek na mężczyznę, że przestaje on być przedstawicielem płci, tak bym powiedział. Już jest tylko wiekiem, nic więcej. Staje się metroseksualny. No coś takiego, no. Jakiś starszy, siwy pan. Natomiast jest coś takiego, że zawód pierwszy wybiera się nie do końca świadomie. Głośniej? Głośniej, ale to jest kwestia do organizatorów. Tam nic nie słychać, chyba nie damy rady. Bliżej. Dobra, o, przepraszam. Więc mówię o tym, że pierwszy zawód nie zawsze wybiera się świadomie, że jest on taką sumą oczekiwań i presji otaczającego nas świata. Rodzice czegoś od nas oczekują, żebyśmy byli inteligentni, wykształceni, żebyśmy spełnili ich marzenia, byli grzeczni, szybko się ożenili albo wyszli za mąż, mieli dom, no i żyli tak jak oni, albo tak jak im się nie udało do końca. Więc to jest niesłychanie silna presja. A jeszcze jak się, tak jak w moim przypadku, urodziło w domu aktorskim, no to ta presja jest jeszcze silniejsza, bo ona przechodzi na takie przestrzenie życiowe jak szkoła, gdzie nauczyciele nagle przychodzi im do głowy, że taki facet, który jest synem aktora, to musi lepiej mówić wiersze, więc na apelu dajmy mu tam przeczytać wiersz, bo on na pewno zrobi to lepiej niż jego kolega i tak dalej. I upewnia tego nieszczęśnika, że to jest jego droga, którą powinien obrać. Jestem zdania, że takich wyborów dokonuje się w sposób nie do końca świadomy. Potrzebowałem dużo czasu, bardzo dużo czasu, do 50 mniej więcej, żeby sobie uświadomić, że owszem, wykonuję zawód z całym dobrodziejstwem inwentarza i że mam z tego powodu ogromnie dużo profitów, ludzie mnie lubią, rozpoznają i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co aktorowi jest potrzebne do życia, zarabia pieniądze w tym zawodzie, ale refleksja przychodzi, że jest coś, co można obdarować jeszcze większą pasją po prostu. I wtedy się w to rzucam. Tak się stało ze mną.
wino traktuje dzisiaj pasyjnie, jako kulturę, jako cywilizację, żeby była jasność, drodzy Państwo. Oczywiście element baśniowy zawarty w winie sprawia mi także dużo przyjemności, ale nie jest rzeczą fundamentalną w tym wszystkim. No właśnie, ale to może jeżeli już jesteśmy przy winie, a tutaj z tego co wiem istnieje taki zwyczaj, czy wręcz jest to kultywowany sposób spędzania czasu, czy też dodatku do spędzania czasu, jak picie piwa, ponieważ tutaj na przystanku Woodstock w dużej mierze dominuje piwo. To jak to jest z perspektywy prawdziwego znawcy, miłośnika wina, dobrego wina trzeba podkreślić, jak można by przekonać młodych ludzi, żeby odrzucili piwo, a przeszli w kierunku wina? Nie potrzeba przekonywać nikogo do niczego. Myślę, że człowiek powinien przede wszystkim rozpoznać siebie samego, własne gusty i potrzeby. Mam taką ideę w sobie, żeby Polakom uświadomić, że wino jest fajną rzeczą, że jest trunkiem nieagresywnym, że służy doskonale rozmowie i to długiej rozmowie, nie tak jak po gorzale, po której się spada w przeciągu pół godziny. My jeszcze przy naszych temperamentach na ogół zawsze się to kończy jakimś mordobiciem i wyrażeniem innego poglądu niż nasz interlokutor. Natomiast wino jest doskonałym kompanem posiłku i doskonałym kompanem rozmowy. Człowieka czyni, ja wiem, bardziej zmysłowym, tak bym powiedział, dlatego że jest niesłychane bogactwo bukietów, smaków i tak dalej, i tak dalej. A my się dzisiaj troszkę od zmysłów oddalamy, unifikując nasze jedzenie, jedząc byle co i byle gdzie. Natomiast chcę powiedzieć także, że przystanek i takie zbiorowisko nie kojarzy mi się z winem. To nie jest miejsce, w którym chciałbym wam opowiadać: przestańcie pić piwo, kurczę, bierzcie się za wino. W tej temperaturze, w takich okolicznościach wino nie ma swojej właściwej oprawy, więc absolutnie nie mam wam tego za złe, wprost przeciwnie, uważam, że piwko ma swoje miejsce i czas. O, i to jest właśnie przykład, jak pięknie wybrnąć z sytuacji. Nie. To jest ta wolność, o której byłeś łaskawy powiedzieć na samym początku. To jest ta wolność. I sprecyzowanie własnej osoby. Kim jestem? Co chcę ze sobą zrobić, w którą stronę zmierzać. Oczywiście wybór środka baśniowego jest jakimś rzeczą dodatkową w tym wszystkim, ale rozpoznanie siebie jest fundamentem istnienia szczęśliwego, jeśli takie słowo w ogóle istnieje w wymiarze pełnym. No. Ale jeśli już mówisz o tym wyborze, to wróćmy w takim razie do twojej kariery, drogi aktorskiej. Piękny początek, Zaklęte rewiry Janusza Majewskiego. No, kochanie. Wspaniała rola i wspaniali aktorzy dookoła, a więc wymarzona sytuacja plus pewien splendor, który po tym filmie się pojawił. No i co? I taki człowiek młody, który ma takie doświadczenie, nadal jeszcze nie wie lub też nadal uważa, że wybrał przypadkowo? No i tak zacząłeś moją przygodę z aktorstwem wspomnieniem już z podeszłego wieku, jeśli chodzi o moją fantastyczną karierę, bo zaczynałem znacznie wcześniej, jako 10-letnie dziecko w historii Żółtej Ciżemki, grając bohatera, któremu bucik spada za ołtarz mariacki. No dziękuję wam, kochani. Prawda. Jestem pewien, że to przymusowo oglądaliście. Przygoda wielka. Dziecinna przygoda z filmem naprawdę to jest, w pamięci pozostaje na długo, zwłaszcza, że tam poznałem swojego późniejszego mistrza, Gustawa Cholubka, który grał Wita Stwosza, uczył mnie tam zawodu, uczył mnie życia i tak to pozostało na moje życie, na szczęście, że otoczył mnie swoim ramieniem w późniejszych latach. Natomiast... Ale ja mówię o tych Zaklętych rewirach jako już takim świadomym doświadczeniu, bo historia Żółtej Ciżemki, no to był taki epizod dziecinny, nie wiadomo jeszcze było tak naprawdę. No tam ładny epizod, jak ja tam poznałem prezydenta późniejszego i premiera kraju, kochany. No to rzeczywiście. Na sąsiedniej hali kradli księżyc, słuchajcie. Łobuzeria spod ciemnej gwiazdy, chcę wam powiedzieć, to była. Niesłychanie przebiegłe chłopaki, ale miały później zakaz wstępu do hotelu Grand w Łodzi, bo go przewracali do góry nogami.
Wszystko, co było do zniszczenia, zniszczyli. Dobra. To jest taki imperatyw mieli. Kto nie wie, co to znaczy słowo imperatyw, były premier odsyła go do słownika, kochani, więc sobie przeczytajcie. To prawda, ale między brzegami... Między brzegami, wojna domowa. Tak jest, ale ej, potem... nagle 24 lata, staje w zaklętych rewirach roli wymarzonej, bo poza wszystkim, że gram tam chłopaka w swoim wieku i w bardzo miłym anturażu hotelowej restauracji, kawiarni, zaplecza hotelowego, przedwojennego, bardzo pięknego, no to jeszcze ten film opowiada historię pewnego procesu, jakiejś zmiany. To jest na przestrzeni półtorej godziny niesłychanie atrakcyjne dla aktora, że może przy pomocy charakteryzacji, ale także środków aktorskich, no, zmieniać tę postać, objawiać ją ze swoją postępującą dojrzałością. To było miłe. Dostałem za ten film nagrodę na festiwalu w Panamie. Kochani, mówię to po to, żeby opowiedzieć, jak przypadkowe bywają różne zdarzenia, które wyczulają potem człowieka na wszystkie splendory, które na niego spływają. Dostałem tę nagrodę, ona przyszła do mnie po jakichś półtora roku w postaci takiego dyplomu, gdzie było napisane za najlepszą rolę męską w filmie Zaklęte rewiry otrzymuje Roman Boryczko. Czyli mój bohater, jednym słowem. Mam ten dyplom do dzisiaj. A, bardzo się z niego cieszę, ale rzeczywiście otworzył mi ten film drogę na świat aktorski, tak na dobrą sprawę. Zagrałem w nieprawdopodobnej ilości filmów. Stwierdziłem, że na 35 lat pracy około pół roku w ciągu tych 35 spędzałem przed kamerą, drodzy Państwo. To jest lekka przesada. Uznałem to po tych 35 latach i zostawiłem pole współczesnym gwiazdom. Niech mają więcej przestrzeni przed kamerą. Zwłaszcza, że film polski to jest taka instytucja, która w swoich scenariuszach nie przewiduje specjalnie tak długiego życia jak 60 lat. I takich facetów na ogół nie są oni inspiracją dla scenarzystów. Więc też nie ma niczego specjalnie ciekawego, aczkolwiek chcę wam powiedzieć, uświadamiając, jak niezwykle świadomy jest mój wybór nowego życia, nowej drogi, nowej pasji, bowiem do was chcę gorąco namówić przy tej okazji. 14 września rozpoczynają się zdjęcia do filmu, nowego filmu Marka Koterskiego pod tytułem, uwaga, Baby są jakieś inne. Ten niezwykle odkrywczy tytuł naprawdę skrywa przezabawną historię dwóch facetów, którzy jadą przez półtorej godziny samochodem i nadają na baby. Naprawdę rzecz brawurowa. Postanowiłem dołożyć się do tego filmu dzisiaj już jako producent, a nie jako współgrający. No właśnie, czyli już nie będziesz Adasiem Białczyńskim, kontynuuj, prawda? Nie. W dalszym ciągu Adaś pod Białczyński, domu wariatów. Adaś Białczyński w moim wydaniu został zamknięty na klucz. Nie wypuszczam go stamtąd, bo łobuz strasznie aktywnie czerpie z mojego życia. Miał tak okropny wpływ na to życie moje, destrukcyjny. Po świrze opadałem gdzieś przez rok, muszę wam powiedzieć. Napotykając na bardzo miłe zresztą, ale czasami i dziwne reakcje ludzi, którzy mnie spotykali na ulicy albo mnie pytali, skąd reżyser zna ich życie na przykład. Bo jest dokładnie takie samo. Albo też współczując mi, mówią, panie Marku, taki człowiek grzeczny, wie pan, a takich wyrazów pan używa w tym filmie. I co, ale nie zostało ci na przykład po tym filmie, że potem szedłeś i mówiłeś, bardzo przepraszam, ja Ja to mówię każdego ranka, to jest moja modlitwa poranna. Czyli jednak coś zostało. Nie no, jak to? Reakcje są niesłychane, drodzy Państwo. Chciałem powiedzieć, znowu wkraczając jedną nogą w świat polityki, że spotkany w radio dawny prezydent Kwaśniewski uścisnął mi rękę i powiedział tak, panie Marku,
tak na boczku, błagam pana, niech pan powie modlitwę Polaków, tak dla mnie, na ucho. Jak? Powiedział? Powiedziałem tyle, co tam pamiętałem. Ale też są inne prośby. Wczoraj usłyszałem prośbę, bo ktoś ma taką przygodę z robotnikami, którzy mu borują od 6 rano przed domem. Mówi, słuchaj, jak to szło? Bo ja muszę do nich to powiedzieć. No to mówię tak, no i powiedziałem. No jak to szło? Nie obejdzie się bez tego, nie obejdzie się, czy panowie słuchaj muszą tak napierdolić od bladego świtu? Że nie podbijam karty na zakładzie, to już w naszym robolskim mniemaniu muszę być nierobem i już możecie mi jeść od rana po uszach? Słuchajcie, jak tę kwestię wyrzuciłem z okna o 7:15 rano na Ursynowie, sąsiednie okno się otworzyło i starsza pani, która już nie spała szczęśliwie o tej porze, powiedziała tak: panie Marku, jak panu nie wstyd? Ja mówię, droga pani, tu się film kręci. Mówi, jaki film? Ja słyszałam, co pan mówił przed chwilą. Takie to są przygody. A proszę sobie wyobrazić cierpienie znanego artysty, który musi się wypróżnić pod krzakiem, słuchajcie, na tym Ursynowie. No i wyobraźcie sobie ludzi, którzy idą i mówią, co pan? No ja mówię, no wiecie, no sparło i koniec, no chyba do domu daleko i tak dalej. Kochani, to okres realizacji tego filmu to są moje siwe włosy. Bo to, co potem się okazuje, że naprawdę takie życie jest udziałem no setek tysięcy naszych rodaków tak naprawdę, którzy zaczynają dzień od takiej modlitwy jak ten mój bohater i którzy nie są pogodzeni z życiem, z sąsiadami i tak dalej, którzy cierpią na maniactwo powtórzeń, poprawek, którzy 7 razy muszą sprawdzić, czy zamknęli drzwi i gaz, którzy wracają do domu, czy zamknęli drzwi na klucz, po 15 razy i tak dalej. I nie spełniają się w pracy zawodowej, nie mówiąc o ich własnych, głębokich przeżyciach w ojczyźnie, która naprawdę nie sprzyja takim temperamentom. Bo oni przecież są głęboko patriotyczni, chcieliby lepiej, ale tu każdy wie, jak powinno być lepiej. Każdy ma rację mojszą i ona jest najmojsza. Ale Adaś Miałczyński w twoim wydaniu, a przynajmniej no, to nie była, to można powiedzieć, seria, ale zupełnie różne filmy. To był Dom Wariatów z Tadeuszem Łomnickim i z tobą. I Tadeusz Łomnicki tam też odprawiał takie rytuały. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i siedem. To, tak mniej więcej no tam tak, było. Bo to, jest to był cały początek, Marek, ale tam jest... byłeś taki bardzo melancholijny, powiedziałbym, w takim onirycznym nastroju. Wszystko, to był inny Miałczyński. Każdy film Marka ma swój podtytuł. Dom Wariatów to było miejsce narodzin bohatera. I ten gen, który przechodzi z ojca na syna, pamiętacie dobrze, bo w Świrze jest to unaocznione wtedy, kiedy stoję ze swoim synem przed lustrem i tatuś robi dziubek synowi, pamiętacie? I w monologu wewnętrznym mówię, że to jest straszna sztafeta pokoleń i czy ten znój się nigdy nie skończy. Ja w to głęboko wierzę, to jest Marka Koterskiego, Świr absolutny ikonik, to jest ta koleina, w którą wchodzimy razem z genem, który dostajemy od rodziców. Ja dzisiaj często, robiąc coś w kuchni, a moi synowie czekają na efekt tych moich zabiegów kuchennych, coś tam ze sobą rozmawiam i ja słyszę nagle siebie. A przez siebie słyszę swojego ojca. To jest to samo, to jest ta sztafeta. Strasznie trudno się z tego uwolnić, muszę wam powiedzieć. Ale nie wiem też, czy warto nad tym pracować. Skoro już tak jest, to trudno. Trzeba sobie tylko uprościć może życie. Zaklęte rewiry, początek, otwarta droga do wszystkiego. Co wtedy myślałeś o aktorstwie? Bo jak kilka lat temu rozmawialiśmy, to mówiłeś, że jak zapytałem o taką wizję posłanniczą, jaka jest wśród aktorów czasami, czy była obecna, bo w tej chwili już może mniej. A ty mówiłeś nie, bo to w zasadzie jest kuglarstwo, coś w rodzaju cyrku, jakiegoś tak, pokazywania tak. się ludziom. Tak, tak, zresztą epoka, która przyszła,
pozbawiona już tych mitów posłanniczych, tych misji do spełnienia, ona objawia no, usługowość tego zawodu, jego stronę rozrywkową. Ludzie oczekują od aktorów, żeby im pokazali życie troszkę inne od tego, które oni przeżywają. W związku z tym oni mają być piękniejsi, weselsi, śmieszniejsi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście ambicje są różne i różni są twórcy. Po Zaklętych rewirach trafiłem w objęcia Andrzeja Wajdy, który słyszałem, że się pojawi tutaj jutro przed wami. Będzie jutro, tak. W zasadzie, jak mówi mój przyjaciel Piotr, który tam stoi, moglibyście go śmiało nie zapraszać, bo jakbym powiedział jego głosem, to by było zupełnie to samo. I on mówi tak, słuchajcie, mówi, Mareczku, będziemy kręcić teraz film, wiesz? On się nazywa Smuga Cienia, wiesz? To będzie piękny film o morzu. Nigdy nie robiłem filmów o morzu, bo ja żygam, wiesz? Jest mi na ogół niedobrze. Ale poważny film wbrew pozorom. To był bardzo ważny, poważny film, a na dodatek kręcony w języku angielskim, którego Andrzej nie rozumiał wtedy zbytnio. Więc za każdym razem mnie pytał, mówi, co ty tam teraz mówisz? No ja mówię, takie polecenia do załogi, żeby żagle. Ale dlaczego to tak długo trwa? Ja mówię, no wiesz, no w angielskim żagli jest dużo, to jest trójmasztowiec. To się, nie, to nie może tak być, tu się musi coś dziać, wiesz. To jest nudne. Ja mówię, to po coś taki utwór wybrał, no, w którym się nic nie dzieje. Okręt płynie, jeszcze w pewnym momencie nie ma wiatru i stoi. No i właśnie, i ty graj tak, żeby się coś działo. No. Wiecie, granie w obcym języku to nie jest pikuś, muszę wam powiedzieć. Bo po pierwsze, no, zmagamy się z materią bliżej jednak nieznaną, bo człowiek nie może sobie pomóc, tak jak w polskim, zastąpić słowa i tak dalej, zwłaszcza, że mamy do czynienia z literaturą wielką. Joseph Conrad to jest po prostu fantastyczny pisarz, ale niesłychanie introspektywny. Przerzucić go na film jest trudno, bo trzeba by takie bohaterom dymki dorysowywać z głowy, co oni wtedy myślą, wiecie, to jest niefilmowe bardzo. Ale on się w to rzucił, bo coś mu tam, to może mu się strasznie podobało, wiesz, bo ten okręt jest taki piękny. Muszę wam powiedzieć, bo to jest kapitalna anegdota o nim. Jak jutro go będziecie słuchać, to pomyślcie o tym, co wam za chwilę powiem. Kręciliśmy pana Tadeusza i on oczywiście zaczął od zdjęć plenerowych, od przemarszu wojsk napoleońskich, bo on się boi i nie lubi spotkań z aktorami. Aktorzy coś tam grają, marudzą, tam się nic nie dzieje. A konie są piękne, konie są piękne. Więc te wojska napoleońskie zebrały się w Łomiankach pod Warszawą ze 300 konnych, ubrani w piękne czaka, mundury, szable przy boku, piki w rękach i czekają na słońce. Zawsze to jest najważniejsza rzecz w filmie, żeby ono troszkę takie wypalone jak dzisiaj, troszkę zaszło za kępę drzew, żeby nie było takie płaskie. I siedzą z Pawłem Edelmanem, który był operatorem tego filmu, to Paweł mi opowiadał tę historię, siedzą tak jak my teraz na krzesełkach, czekają i Andrzej do niego mówi tak. Popatrz, Pawełku, jak te koniki ślicznie wyglądają. Jak te czaka na ułanach pięknie lśnią. Te szabelki, te piki. Piękne jest. I wiesz co? Zaraz przyjdą aktorzy i wszystko nam zepsują. Tak się pracuje z wielkimi reżyserami, słuchajcie. To są wszystko mity, drodzy. To są ciemiężcy, uzurpatorzy. Nie lubią nas. Zawsze im przeszkadzamy. Po pierwsze, że jesteśmy o wiele bardziej popularni od nich. To jest pierwsza sprawa. Proszę państwa, proszę mi wybaczyć. Chciałbym cię mydlić mydełkiem fary. Shabadabada. A tak. No to też jest rozdział piękna w twoim... piosenka, wielki utwór, tak. Wielki utwór, ale nie ma siły, muszę cię o to spytać, wszyscy wiedzą o co chodzi, mam nadzieję. No co to za epizod, początek lat 90. a tu Marek Kondrat wychodzi i śpiewa, no parodię oczywiście, disco-polowej piosenki. To był mój okres buntu.
Słuchajcie, mówię absolutnie szczerze. Czterdziecha mi stuknęła w kark. Życie mnie odmieniło. Ojczyzna weszła w zupełnie nową rzeczywistość. Wszyscy kazali brać sprawę w swoje ręce. No a ja byłem w wieku trolejbusowym. Pierwszy raz mężczyzna ogląda się za siebie i patrzy, co zrobił. I na firmamencie sztuki bez przerwy dominował Festiwal Piosenki Aktorskiej, który na mnie działa jak płachta na byka, bo po prostu nie cierpię czegoś takiego, bo Festiwal Piosenki Aktorskiej w moim najgłębszym mniemaniu polega na tym, jak dramatycznie zaśpiewać, nie mając żadnych predyspozycji do śpiewania. Poetyka zmarszczonego czoła. Tak, czyli tak, wiecie, głęboko, z przeżyciem, ale kompletnie detonując, nie śpiewając melodii i tak dalej. Oczywiście są wyjątki, nie chcę krzywdzić wszystkich kolegów, ale dla aktora śpiewanie to jest część jego wykształcenia. Wiecie, no po prostu my mamy piosenkę w szkole teatralnej. Więc to wygląda tak, ten festiwal, jakby chirurdzy nagle zaczęli się ścigać na operację ślepej kiszki, wiecie, który ją lepiej przeprowadzi. I nie podobał mi się ten festiwal. To było możliwe, u Stanisława Barei. O, u Barei, tak. Nie podobał mi się ten festiwal, nie podoba do dzisiaj i postanowiłem zaprotestować piosenką chodnikową, co do której miałem przekonanie razem z kompozytorem Andrzejem Korzyńskim, że my zaśpiewamy taki pastisz po prostu, że się będziemy naśmiewać z takiego disco polo. Ale kochani, moja wyobraźnia była taka jak śrucik, bo byłem na listach przebojów przez 3 tygodnie wielkiego miasta Chicago wśród Polonii, słuchajcie. Nie schodziłem, no Doda przy mnie to jest naprawdę tak, no. Jedno mydełko Fatam, jeszcze były inne piosenki, jeszcze były piosenki na tej płycie z utworu Marka Koterskiego, bo on się będzie przewijał już przez całe moje życie, który się nazywał Nienawidzę. Więc była o ruskich pierogach, kto zamawiał ruskie i tak dalej. I jeszcze parę innych, i Ewko wróć, no takie no tam. Tak, ale mówimy tutaj przez moment usłyszałem oczywiście o kabaret Olgi Lipińskiej. No, tak. Wielka rola pana Mareczka, epizod, czy jak to nazwać w twoim życiu aktorskim, no ale jednak bardzo znacząca sytuacja. Znacząca, no ten kabaret znaczył bardzo dużo, on nas nobilitował. Robiliśmy go zwykle po godzinach, czyli po wszystkich przedstawieniach teatralnych, nocami zazwyczaj, bo wtedy można było całą tę czeredę zebrać. Demolowaliśmy studio telewizyjne, co było naprawdę zajęciem niesłychanie miłym, bo Olga pisała takie teksty, które miały służyć generalnej demolce. No i z wspaniałymi kolegami, którzy dodawali ducha. Turecki, pamiętam, że ze swoim jednym zębem i tym berecikiem z antenką, no to po prostu jak się stało przy nim, to człowiek się czuł jak poważny aktor po prostu. No. To było niesłychanie nobilitujące. Kabaret miał swoje powodzenie i miał swoją historię. Ja do niego dotarłem już w jego późnym okresie rozwoju, ale był to ważny moment w moim życiu. Tam też jakąś pioseneczkę. Ale Olga Lipińska inaczej pracowała z aktorami niż Andrzej Wajda? No zupełnie inaczej. Olga Lipińska pracuje tak. Co ty mówisz? Siedź tutaj do jasnej cholery! To jest reżyseria Olgi Lipińskiej. Kiedy nauczysz się tekstu? O, to takie. Nocami to mi czasami pobudkę robi, też się zrywam nocy z tym tekstem w oczach. No tak, to jest zupełnie niesłychane doświadczenie. Zaczynam powoli rozumieć, dlaczego zrezygnowałeś z aktorstwa. Ale Kazimierz Kuc na przykład, muszę wam opowiedzieć, bo to jest facet niskiego wzrostu i być może ten niski wzrost niesłychanie go przyciąża do ziemi, którą zna, mówię w sensie w przenośni oczywiście, kocha ludzi, ma niesłychaną łatwość nawiązywania z nimi kontaktów, jest niesłychanie prostolinijny, bywa obrazoburczy, bo jest bezpośredni. Opowiadał mi taką historię, jak kręcił Sól Ziemi Czarnej, w którym jest ostatnia scena pogrzebu. Idzie taki pogrzeb, czy to była Perła w Koronie, przepraszam bardzo, Perła w Koronie. Jest pogrzeb, dziadka niosą po takiej spękanej ziemi wzdłuż chałt. I on mówi, słuchaj, to jest ostatnie zdjęcie filmu,
kamera na hałdzie ogląda ten orszak. Za trumną idzie taka grupa indianerów, to się tak nazywali ci Ślązacy, statyści śląscy, setka ludzi. Chłopy chudziutkie, bo głównie piły dyktę tak zwaną, czyli denaturat, czyli nazywano przez nich SS Liker, wiecie, w tamtym języku. SS Liker, bo była na nim trupia główka na nalepce. Takie. Baby, potężne śląskie baby, które trzymały tę całą czeredę za mordę. Kto się spóźnił na 6 rano, dostawał w pysk i już był następnego dnia punktualny. W rodzinie podział pracy był taki. Dzieciaki zwalały wągiel z wagonów, baby to sprzedawały, a chłopy to przepijały. I kończy się ten film. Kazio mówi, kamera robi stop. Ja biorę tubę do ręki i mówię tak. Hopi! Koniec filmu! Tak się poniosło po tych hałdach. Patrzę, a z tych Indianerów oderwała się taka trójeczka i zasuwa pod tę hałdę, na której stoi kamera. Po 20 minutach tacy zziajani z jęzorami na zewnątrz dotarli do mnie i mówią tak. Panie Kuc, no pije się pan z nami SS Liker! Wi nie chupy, on nie pija. Odwrócili się w te hałdy i krzyczą. Hopy, on nie pija! Poniosło się w te hałdy, a oni mówią tak. Panie Kuc, pan jest dla nas, ale Bóg. My obliczyli, że za to, co pan nam dał zarobić w tym filmie, to my możemy pić 500 lot. No nie, no to oczywiście tak, bardzo ładna opowieść, ale jeszcze jest komisarz Halski z takich znanych postaci. No tak. Komisarz Halski, przecież to ile? To dekada, nie? 3 lata chyba kręciłem ten film, albo no, ale 5. Po, ale ile no, potem było? Odcinkami oczywiście. Tak, oczywiście. To był okres, drodzy Państwo, w którym film odkrył we mnie mężczyznę. To jest coś niebywałego w życiu aktora, kiedy widzą w nim także mężczyznę. Pierwszy zrobił to Władysław Pasikowski w filmie Psy. Stałem wśród... Dziękuję bardzo. Bardzo lubię ten film. Ale z ogromną tremą do niego wszedłem, bo no, sami tam byli mężczyźni, poważni. Boguś Linda, okulary, kurtka, krótka taki battle dress. Wszyscy inni też zaczesani na gładko do góry, palili papierosy, mało mówili. Myślę sobie, cholera, jak się w to wpisać wszystko, bo ja taki bardziej szaławiła, taki trochę z fredrowskich komedii. Tam anegdoty jakieś opowiadałem, oni się tak średnio z tego śmieli. Potem nazywali mnie panie Janie, mówili panie Janku, bo ja im opowiadałem o Janie Kurnakowiczu, takim przyjacielu mojego ojca, który przychodził co poniedziałek do nas na śniadanie. Matka go raz zaprosiła na śniadanie w wolny poniedziałek dla aktorów, a on to uznał za zaproszenie permanentne i już przychodził co poniedziałek. Był niesłychanie skąpy. Niewiele mówił, pod koniec swojego życia zakochał się. Ale z tego skąpstwa postanowił zebrać informacje od kolegów żonatych, jak to jest w tym małżeństwie. Podchodził do każdego i mówił tak. On trochę zaciągał, bo z Witebska pochodził, urodził się na wschodzie. I mówił tak, panie kolego, pan jest żonaty, tak? Niech pan mi powie, ile dajmy na to taka żona miesięcznie może kosztować. Zresztą pytanie nie od rzeczy, muszę powiedzieć. Bo Gustaw Holubek, który miał 3 żony, o ostatniej Magdzie Zawadzkiej mówił, a to jest moja najdroższa żoneczka. A jak to mówił? Co? Jak to mówił? O, Gustaw mówił wspaniale. Jeszcze chcę wam powiedzieć, wracając do Andrzeja Wajdy, jak kiedyś Andrzej Wajda wpadł na pomysł, żeby Gustawa wyreżyserować. Gustaw był fantastycznym opowiadaczem anegdot, facycjonistą, inteligentem, błyskotliwym, niesłychanie. I kiedyś Andrzej Wajda był świadkiem jego, no, wieczoru brylantowego, gdzie Gustaw sypał anegdotami i w pewnym momencie Andrzej powiedział tak. Panie Gustawie, ja już zrozumiałem, ja pana wyreżyseruję. Wie pan co? I to będzie tak wyglądało.
pusta scena, krzesełko, nic nie będzie dookoła, pan będzie siedział i będzie mówił. Nic więcej. Gustaw się tak zamyślił i mówi tak. A co pan będzie wtedy robił, panie Andrzeju? Gustaw był moim mistrzem. Był człowiekiem, który wskazał mi życie, opowiedział je. Dla mnie był w o wiele większym stopniu pisarzem, aniżeli aktorem tak naprawdę. Używał do tego środków aktorskich, ale pisał życie na scenie. Miał tak niesamowity pole elektromagnetyczne dookoła siebie, że nawet jak nic nie mówił na scenie, to przykuwał uwagę ludzi. Nie mogłem tego zapomnieć. Do dzisiaj, słuchajcie, debiutowałem w Teatrze Dramatycznym w 1973 roku w sztuce Giraudoux pod tytułem Elektra i on grał tam żebraka. I pamiętam nawet jego monolog z tego czasu, bo stałem w kulisie i słuchałem. Całego wam nie powiem, ale kawałeczek. Posłuchaj, Elektro, jak oni go zabili. Twój ojciec pośliznął się. Pośliznął i spadł do połowy schodów. A odgłos jego upadku był hałasem upadającego króla. Gdyż wszystko na nim, zbroja i kask, były ze złota. Amen. Gustaw, fantastyczny facet, fantastyczny. Wiek męski, powiedziałeś. Psy, ekstradycja. Tak. Wtedy tak, odkryto we mnie mężczyznę i bujałem się w tej ekstradycji długo, 5 lat. Mieliśmy taką umowę ze stołeczną policją, że każdy nowy odcinek będziemy im pokazywać jako taki rodzaj kolaudacji. Oni to odbierali, mówiąc, czy to możliwe, czy nie, czy się zdarzają takie historie. I zawarłem kilka znajomości, nie chcę powiedzieć przyjaźni, ale znajomości z ludźmi, których my na ogół nie oglądamy, takich niezwykle smutnych policjantów, którzy mają do czynienia ze zbrodnią na co dzień. I wtedy sobie tak pomyślałem z prawdziwym współczuciem, że tacy ludzie są. My z nimi na szczęście nie mamy kontaktu, ale ich życie nie jest życiem wesołym. Od tego momentu tak troszkę wyprostowałem swój stosunek do stróżów prawa. No rozumiem, to jest deklaracja konkretna, ale Marku, to jest przegląd twoich doświadczeń życiowych, aktorskich, no, tego wszystkiego, czemu poświęciłeś życie. I cały czas musi wrócić to pytanie. No i co się nagle stało? To wypalenie zawodowe, czy... Nie, nagle dojrzałem. Nie stąd, nie po wieku męskim. W 50. roku życia z moim przyjacielem pojechaliśmy pod Andy odwiedzić pewnego winiarza, Jeana Busqueta, chłopa francuskiego i przy jakiejś kolacji mówię, Jean, skąd ty pochodzisz? On mówi z Carcassonne, z południa Francji. Ja mówię, więc co tutaj robisz w Argentynie? On mówi, uprawiam wino. Ale ja mówię, dlaczego tu? Tam miałeś też swoją winnicę, przecież 400-letni dom rodzinny. On mówi, wiesz, bo kocham wino. I dokonał tej przeprowadzki ze swojego rodzinnego kraju pod Andy, szmat drogi, w wieku 50 lat. I sobie pomyślałem, cholera, to jest możliwe. To jest możliwe. Chcę ci powiedzieć tak, bo absolutnie, kochani, ani mi tego nie wolno robić, ani nie chcę tego robić. Nie namawiam was, broń Boże, do czegokolwiek. Ale chcę wam powiedzieć, co ja odkryłem w tej dziedzinie. Wino jest cywilizacją. Jest przy człowieku od zawsze, od kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że jest człowiekiem. Jak się dowiedział, że owoc sfermentowany może przynieść pożytek jego ciału i jego duszy także. Od tego momentu, czyli prawie 6 tysięcy lat przed naszą erą, bo 6 tysięcy lat przed naszą erą odkryto pierwsze ślady jakichś naczyń do przechowywania wina. Od tego czasu ono jest przy człowieku. Ma niesłychanie duży związek z naszym życiem i znajduje wiele paralel, takich odpowiedników do naszego życia.
poza jedną piękną metaforą, właściwie wraz z tą jedną metaforą, którą uwielbiam, że krzew winny średnio żyje tyle, ile trwa nasze życie, około 80-90 lat. W połowie naszego życia wydaje najlepszy owoc. Tak mi się to strasznie spodobało, mimo że przekroczyłem okres najlepszego owocu, ale cały czas jednak z nadzieją tej bliskości. I tak jak wy, kochani, ma ono okres młodości, pewnego nieokrzesania i absolutnie żadnej refleksji. Bo my nie macie szans na refleksję, bo wasze życie się dopiero zaczęło. Idziecie w górę tak jak z młodym winem. Ono zmierza ku górze. Jest radosne, jest nieokrzesane, jest w pewnym sensie, nie weźcie mi tego za złe, nieucywilizowane. Jest dowolne, jest rozbrykane. W swoim średnim czasie po raz pierwszy staje na szczycie. I po raz pierwszy, tak jak człowiek, ogląda się za siebie. I patrzy, co zrobił, jaką drogę wykonał. Potem kawałek idzie po równej grani, a potem leciutko zaczyna schodzić, tak jak moje życie dzisiaj. Ale też w tym nie ma nic strasznego, bo natura jest wbrew pozorom niesłychanie szczodrobliwa. Odbierając nam powłokę, daje nam w zamian smak przeżycia. I to jest fantastyczne. A stare małżeństwa, drodzy Państwo, też wiedzą na przykład, że utrata pełnych zmysłów tylko służy małżeństwu, na przykład ślepota, głuchota. Wiem to z własnego doświadczenia, drodzy Państwo. To strasznie przedłuża małżeństwo, jeżeli już na to człowiek się skazuje oczywiście. Z winem jest podobnie, ma swoje uroki nawet w tym okresie lekkiego schodzenia. I takie jest też nasze życie, które mniej więcej przecież jest określone. Skoro tak jest, pomyślałem sobie, ja muszę nad nim zapanować. Nie może być takiej sytuacji, żeby ktoś mi na tablicy ogłoszeń wieszał tytuł roli, którą mam zagrać, żeby mi kazał przebrać się w jakiś kolejny kostium i coś robić. Ja tu chcę sam zapanować, po pierwsze nad demonem czasu, bo to jest najwyższy czas, żeby nad czasem zapanować, żeby robić to, co kocham i to, co lubię i w pasji odnajdywać przyjemność przede wszystkim. W zawodzie aktora amplituda emocji jest niesłychana i jest w takiej kontrze do wina, że nie macie Państwo nawet wyobraźni na ten temat. W aktorze jest taka, to po mnie, zaraz będę gotów. Słuchajcie, kurtyna idzie w górę, aktor, adrenalinka mu skacze i już jest Hamletem, Romeem i tak dalej. Ten popis, ta chęć bycia w innej skórze jest niesłychanie emocjonująca. To trwa około 2 godzin. Kurtyna spada, my z tą adrenaliną zostajemy i nie wiadomo, co z tym robić. Rodzina w domu, zupełnie w innym nastroju. Niektórzy szli do knajpy. Szli do knajpy, kiedy teatr był teatrem i to życie było bliżej wagabundy, takiego życia objazdowego. Ale myśmy dzisiaj zmienili to życie. Myśmy obrośli dostatkiem, rodzinami, uporządkowaniem. Aktorzy nigdy tacy nie byli. To byli ludzie wędrowni, którzy na wozach wędrowali od miasta do miasta. Nie chowano ich, pod murem cmentarnym, bo to była gorsza część społeczeństwa. Błazny takie, wiły, klauni w jakimś sensie. Opowiadali historie, którymi trzeba się było emocjonować i natychmiast się je zapominało. Dzisiaj jest inaczej, dzisiaj są wypchnięci na świecznik, dzisiaj są wzorami postępowań, jakimiś gwiazdami, tańczą, robią fikołki na lodzie, prawda, umilają nam życie, pisze się o skandalach z ich życia i tak dalej, i tak dalej. Tego nigdy nie było. Ale mówię o tej adrenalinie. Świat wina jest inny. Świat wina jest poukładany. Tam wszystko dzieje się o tej samej porze. Niczego nie da się przyspieszyć. Wino kwitnie, owocuje i zbiera się je zawsze o tej samej porze. Mam wśród swoich przyjaciół winiarzy człowieka w Hiszpanii, który robi swoje wina w 24. pokoleniu, słuchajcie. Jego przodkowie zrobili bodegę, w której on dzisiaj te wina tworzy w XI wieku. To jest niesamowite. To jest opanowanie demona czasu. Jego jedynym panem jest natura. Nie zwraca uwagi na jakieś popisy polityków, którzy chcą nam zorganizować życie, za nasze pieniądze zresztą.
dla nich jedynym panem jest natura. Czy słońce wzejdzie we właściwym czasie i w swojej pełni napełni grono cukrem naturalnym i czy deszcz nie spadnie w porze zbiorów i nie przekreśli całego roku ciężkiej pracy. Mnie się to podoba. Ja mam naturę taką, refleksyjną. To nie jest żaden znak. Nie chcę wam mówić, że to jest obowiązek i że to wszystkich ma dotyczyć. Przeciwnie, zmierzam do tego, żeby każdy siebie rozpoznał, kim jest i zaprzyjaźnił się ze sobą. Wtedy jest wartością dla siebie samego. Jeżeli mogę taki mentorski, taki ton zastosować, kochani, to chcę nawet powiedzieć coś takiego obrazoburczego. Polska nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest nasze życie, słuchajcie. Bo ono jest jedno. Czasami zdarza się tak, że ojczyzna będzie naszego życia potrzebować, ale oby się tak nie zdarzało. I to, w jaki sposób przeżyjemy życie, jeżeli będziemy w nim zadowoleni, nie chcę powiedzieć szczęśliwi, ale zadowoleni z tego życia, ojczyźnie też się to będzie opłacać. Natomiast w takie szantaże nie wierzę, słuchajcie. Nikt nie będzie mnie stawiał pod pręgierzem takich wyborów. Albo pan jest patriotą, albo pan nie jest patriotą. Jestem cichym. Lubię Polskę, lubię jej powietrze, lubię jej krajobraz, lubię język polski, bo w nim się najlepiej z wami i ze swoimi widzami porozumiewam, bo to jest moja kultura, moja cywilizacja. Pracowałem 2 lata w teatrze francuskim, mimo że się nauczyłem roli po francusku, nic to nie znaczyło, bo ja nie rozumiałem widowni i nie wiedziałem, jak się dobrać do nich przy pomocy tego tekstu. My używamy tutaj dzisiaj skrótów, odnośników do postaci, do anegdot, do czasów. To jest nasze bogactwo, to jest nasz język. To jest w cichości, mówię, to jest nasz patriotyzm, ale tego się nie weryfikuje. Z tego nie robi się konkursu, drodzy państwo. To jest rzecz intymna, jak seks, jak jedzenie i tak dalej. To nie jest temat do poematów na zbiorowiskach, wtedy, kiedy trzeba nas wybrać na przywódców stada. Brzydzę się tym, nie chcę tego, drodzy państwo. Namawiam was do egoizmu swoistego. Zadbajcie o swoje życie. Wtedy ojczyzna będzie z was szczęśliwa. Dziękuję. Ale w takim razie musi paść to pytanie. Nigdy nie myślałeś o emigracji, zwłaszcza z taką duszą, o jakiej opowiadasz, z taką postawą. To jest bardzo trudne w Polsce tak mówić i było do tej pory trudne tak mówić, że mówisz, jestem tak nastawiony do życia, tak myślę, tak czuję, mam otwartą głowę, chciałbym inaczej, chciałbym w ogóle coś, chciałbym. Wszystko tutaj było zawsze mitologiczne albo ideologiczne, albo Bóg wie jeszcze jakie, a emigracja mogłaby ci pozwolić i cieplejsze kraje i trochę do innych ludzi i poznać, a i oderwać się od tego. Mówię, parę lat temu mówiliśmy o dusznej Polsce, że atmosfera jest gęsta, duszna. Była inna sytuacja polityczna, może dlatego. Ale tam też takie pytanie padło i właściwie nie do końca chyba ta odpowiedź staje się jasna. Być patriotą w trudnym kraju. Czy wyjechać i stamtąd obserwować i tęsknić jak ten, który wyjeżdża, już zawsze tęskni za jakimś ideałem, za wyobrażeniem, marzeniem. Jestem za wolnością wyborów, słuchajcie. Jeżeli ojczyzna zmusza nas do wyjazdu, trzeba wyjeżdżać. Jeżeli nie ma dla nas oferty, dlaczego nie? Świat jest naszym miejscem. Jesteśmy gromadą ludzi. W następstwie jesteśmy gromadą Europejczyków, potem jesteśmy Polakami. Takie jest moje przeświadczenie głębokie. Mam ogromną ilość ludzi mówiących w innych językach, których uważam za swoich dobrych znajomych albo przyjaciół. Życie każdego z nich niczym nie różni się od naszego życia. Mają takie same marzenia, mają takie same pragnienia, są tacy sami. Świat w swojej istocie i ogromie jest na ogół biedny, drodzy państwo. W 90% jest światem biednych i zagubionych ludzi. W tym wszystkim, jak rodzynki, utkane są jakieś piękne miejsca, które albo przypominają nam jakieś epoki, albo dzisiaj są miejscami życia bogaczy z tego świata. Ale on się dzięki nim nie zmienia na lepszy. Dlatego myślę o tej części,
sam zacząłem ten temat, która odnosi się do naszego związku, który jest czymś naturalnym. Nam się łatwo porozumiewać w naszym języku. Nam jest tęskno do naszych zapachów. Patriotyzm jest niczym innym jak wyprawa ojca i syna na łąkę, do lasu. To jest spacer po kraju, po naszych zmysłach, po naszych przeżyciach. Na świecie będzie nam tego brakować, ale jak powiedziałem, ten świat jest dzisiaj o wiele mniejszy, aniżeli był za mojej młodości. Nie chcę wam o tym mówić ze skowytem, że moje życie było gorsze, bo granice były zamknięte, bo nie miałem paszportu i tak dalej. Srał pies, przepraszam bardzo za przeproszenie. Ja to odcinam, nie ma co, no tak było po prostu i cześć. Dzisiaj jest inaczej. Nie mówię, że macie lepiej. W ogóle piosenki pod tytułem Nie srebro, ni złoto, lecz chodzi o to, by młodym być i więcej nic, nie uważam za piosenkę wzorcową dla swojego życia. Uważam, że młody człowiek cierpi najbardziej, bo jest pod ogromną presją oczekiwań całego świata. I dzisiaj, proszę mi wierzyć, nie chcę wam kadzić, ale też nie chcę wam sprawiać przykrości, ale nie chciałbym być w waszym wieku. Nie chciałbym. Dzisiaj jest mi dobrze w tym wieku, w jakim jestem po prostu. Pogodzony ze sobą, mogący czuć radość z zaproszenia przez was tutaj i ciekawienia się wami, ale takie zamiany mnie nie obchodzą, proszę państwa. Nie jestem w tej skórze i nie czuję takiej możliwości zamiany, tak jak nie czuję potrzeby bycia aktorem dalej. Dzisiaj jestem tym, kim jestem i serwus. I mam do przeżycia to, co mam. Ale miałem kilkanaście okazji w innych epokach do tego, aby zmienić miejsce z tego kraju na inne. Miałem kilka ofert i stwierdziłem, że mój organizm się do tego nie nadaje. Ale to jest mój organizm, ale nie jest żadnym wskazaniem dla nikogo z was. Zwłaszcza, że mówię i podkreślam to, świat się zmienił, drodzy państwo, on jest dzisiaj otwarty. Ludzie podróżują, ludzie uczą się swoich języków, ludzie mieszają się ze sobą i nasze życia są takie same. Tak więc własny wybór jest własną odpowiedzialnością za to, czy będziemy ze sobą samymi w zgodzie, szczęśliwi czy nie. Fajny jest nasz kraj, uważam. Ja go lubię. Dzisiaj na pewno bym go nie zamienił na żaden inny, aczkolwiek nie przynosi mi on ulgi. I jestem strasznie wkurzony, jak słucham tych, którzy wiedzą o nim co innego niż ja wiem. Słucham tych ludzi, którzy samotni, jak Adaś Miałczyński, z innego imperatywu niż ten, który ja czuję, mając dookoła siebie pełno przyjaciół w różnym wieku i różnymi językami mówiącymi, chcą nam organizować życie i wiedzą, że mają na to sposób. Tego nie mogę pojąć. I robią to przy pomocy nieuczciwych sztuczek, muszę wam powiedzieć. Nieuczciwych. Szantażujących nas i mówiących o tym, że jedyna droga słuszna to ta, którą oni uważają za słuszną. To jest straszliwa odpowiedzialność. Nigdy bym nie chciał stanąć w takim miejscu i powiedzieć, że znam taką drogę i że wiem, jaką wybrać. Mamy niestety taką schedę po romantyzmie, która nas nauczyła myśleć w imieniu i za cały naród. Ja nie znam całego narodu. Ja nie wiem, kto mieszka i jak wygląda w Kutnie, albo wiem, ale nie mogę się w jego imieniu wypowiadać. I nie chcę tego robić, bo byłbym gołosłowny, bo byłbym niekompetentny po prostu. Wybory ostatnie pokazały nam, jak jesteśmy podzieleni i że ludzie z jednego miejsca myślą zupełnie co innego niż ci, którzy mieszkają gdzie indziej. I tak to w życiu jest, bo jesteśmy różni, ale to nie jest powód, żeby się na siebie obrażać albo żeby się znosić. To miejsce, drodzy państwo, pokazuje, że może być inaczej. Za to wam jestem wdzięczny, za to zaproszenie i za jasność na waszych twarzach, którą mi dzisiaj pokazaliście. Dziękuję bardzo. Marku, ale mówisz o podzielonej Polsce. Polsce podzielonej, która jest Polską ludzi. Ale jest jeszcze Polska polityków. Polska polityków, która no, jest tą Polską, która rządzi, która rozdziela, dyryguje i tak dalej.
wszystko jedno, skąd oni są, ale pytanie, czy po tych no, dwóch dekadach polskiej wolności cenisz już politykę? Już ci się ona podoba? To już jest polityka, jaka być powinna, taka, czy przynajmniej w dobrym kierunku zmierza? Czy to wciąż jest jeszcze pustosłowie, nie. zawracanie głowy i galareta? Mam takie poczucie, że po pierwsze, no, polityka, trudno wyobrazić sobie jej brak. Ona w jakiś sposób organizuje nasze życie, bo musimy wybrać kogoś, kto nam coś ma załatwić. Ale traktuje tych ludzi wybranych przez nas i opłacanych przez nas, drodzy Państwo, o czym często zapominamy, że oni mają nam życie upraszczać za pieniądze, które my im dajemy. Upraszczać, sprawiać, aby życie nasze było łatwiejsze, a już na pewno, żeby nie stało się straszliwą troską i zgryzotą. No nie możemy przeżywać upiornej, masakrycznej walki ze sobą. Nie możemy się najeżać, pocić i gęsia skóra pokrywa nasze tkanki dlatego, że ktoś z taką namiętnością i nienawiścią wyraża się o swoich przeciwnikach politycznych. To nie jest polityka. Tego nie lubię i od tej strony nie cenię polityków. Chcę, żeby byli to urzędnicy, którzy w swoich dziedzinach zrealizują swoje założenia. Żeby sobie napisali na kartce, to nie jest skomplikowane, co jest do zrobienia. Poinformowali nas o tym, uzyskali na to naszą zgodę w jakimś sensie, żeby nie uciekali od rządzenia, bo po to ich wybraliśmy, żeby nie byli uzurpatorami władzy, ale żeby rządzili naprawdę. I cześć, i więcej w tym nie ma żadnego rządu czy rządu dusz, drodzy Państwo. U nas się wkrada jakiś mistycyzm, jakaś towiańszczyzna, jakieś palenie zniczy, jakieś dziady litewskie, jakieś pogaństwo, kurczę. Co to jest? We wszystkich tych krajach, które odwiedzam, gdzie kupuję i próbuję wino, drodzy Państwo, śmierć jest wpisana w życie w sposób zupełnie normalny. Ludzie odchodzą, bo mają świadomość tego odejścia. Na to nie mamy rady, a my zaklinamy ją w jakiś sposób. My się do niej ze strachu przybliżamy i upiększamy te nasze miejsca następnego pobytu, tak jakbyśmy chcieli przebłagać tę śmierć, żeby ona była dla nas łagodniejsza, albo żeby ją od siebie oddalić. No ale co to jest? No, to jest jakiś zabobon. Mówię, przepraszam, że o tym mówię, bo wy jesteście strasznie daleko od takich ostatecznych rozwiązań, przy których ja już jestem znacznie bliżej. Ale mnie denerwuje przeżywanie czegoś, co nie jest w tej chwili nam do niczego potrzebne. Ono nie ułatwia naszego życia. Je strasznie komplikuje, bo szantaż duchowy jest niesłychanie ciężkim szantażem. Jest niesłychanie ciężkim, zwłaszcza tym, którzy nie znajdują się w obrębie tej troski, tej samej. Takt polega na tym, żeby nie obarczać innych ludzi własnym cierpieniem. Na tym polega takt, drodzy Państwo. Bo niczego innego nie załatwimy po prostu. Nie przebłagamy najwyższego albo innego sprawcy naszego pobytu na ziemi. Proszę Państwa, było wesoło, było poważnie, jest poważnie. Ponieważ mamy jeszcze sporo czasu, a widzę pełną salę i jestem przekonany, że będzie wiele pytań do Marka z Waszej strony. Tam mikrofon stoi, za chwilę to rozpoczniemy. Ale z mojej strony jeszcze, Marku, ostatnia sprawa. Powiedziałeś mi, wyjaśniłeś mi właściwie przed naszym tutaj wejściem na scenę, co to jest za sprawa z małą maturą Janusza Majewskiego, czyli w filmie, w którym Marek Kondrat jeszcze raz wystąpi, jeszcze raz pokaże się na ekranie, ale no nie wiem, niechętnie chyba się pokażesz na zasadzie zupełnie innej niż do tej pory. Właśnie namówić cię już nikt więcej nie namówi. Nie, już się nie dam. No, w filmie nowym Baby są jakieś inne, już grać nie będę, chyba że się gdzieś tam przemarzę dla dobra sprawy, ale... Po prostu straciłem powab, że tak powiem, w sobie do tego zawodu. Ale i nic Janusz, Majewski, Janusz Majewski przekonał jest moim cię jeszcze. Serdecznym przyjacielem i z nim zacząłem przygodę filmową w Zaklętych Rewirach, poważną, zawodową. Poprosił mnie o to, żeby zamknąć takie kółko i dwa dni jakieś tam zagrałem u niego jakiegoś profesora w klasie. Nie ma to żadnego specjalnie znaczenia ani dla filmu ta moja rola, natomiast jest naszym ostatnim filmowym spotkaniem. Ale nie chcę też, żeby to brzmiało jakoś strasznie
patetycznie i pożegnalnie. Jestem, żyję, czuję się nieźle, kurczę, ale jest mnóstwo innych aktorów, którym zostawiam pole do popisu. W tej i mnóstwo chwili. Wina do odkrycia. O, to jest znacznie ważniejsze. Proszę Państwa. No to teraz Marek Kondrat. O, już widzę, kolejka się zaczyna ustawiać. Marek Kondrat jest do Waszej dyspozycji. Tam jest mikrofon. Wszyscy już widzą, gdzie. Zapraszamy do zadawania pytań. Marku, to będą pytania najtrudniejsze, a może wspaniale, i najciekawsze. Strasznie się cieszę. Czekamy. Bardzo proszę. Już? A? Tak, już można. Proszę. Ja, panie Marku, chciałem się spytać, bo pan powiedział, że męsko się czuł pan w psach, jako Hans, a tak naprawdę chyba męska pana rola to była poruczniku Kwiatkowskim. Pułkownik, proszę mnie nie degradować. Przepraszam. I właśnie chciałem się spytać, bo on wszedł tak w życie ludzi, on niby był porucznikiem, ale tak naprawdę był taki ludzki. I czy pan by nie chciał się zrealizować politycznie w takim razie, że pokazać ludziom, że są ludzcy, no, że polityk jest ludzki. Pułkownik Kwiatkowski, Kazimierz Kutz oczywiście, tak, kolejny Kazimierz film. Kutz. Bardzo dziękuję za wspomnienie pułkownika Kwiatkowskiego, jest mi niezwykle bliską postacią. Chcę wam powiedzieć prawdziwą, autentyczną postacią. Ta postać żyła kiedyś. Scenarzysta jest, tego na filmu. Na końcu jest napisane przecież, że to jest autentyczna. Tak. Jerzy Stefan Stawiński, autor scenariusza tego filmu, siedział z Kwiatkowskim w jednej celi śmierci. Rozdzielili ich, nie zna jego losów, ale można je sobie niestety w najtragiczniejszy sposób wyobrazić. Facet niezwykły, lekarz, ginekolog, humanista, którego wojna rzuciła do zszywania bebechów, obcinania nóg i tak dalej. Jak zobaczył cudowne piersi Renaty Dancewicz, to się rozpłakał. Ma pan rację. To jest przykład mężczyzny. Ja o psach i o Halskim mówiłem z pewnym przekąsem, bo to są takie tak zwane role męskie. Ale oczywiście sercem całym jestem przy takich ludziach, którzy potrafią rozpłakać się nad damskimi piersiami. To jest mężczyzna po prostu. Czuję go w sobie i w zasadzie nie powstrzymuję już dzisiaj łez. Mimo, że coraz mniej biustów widzę dookoła siebie. Po kolejne pytanie, proszę. Panie Marku, ja mam do pana dwa pytania. Pan już zagrał w wielu znanych filmach i wielu reklamach i tak dalej. Jest pan częstym gościem mediów. Proszę mi powiedzieć, czy otrzymał pan kiedyś propozycję wzięcia udziału w takim reality show jak Big Brother? Nie otrzymałem. Nikogo, a co pan o tym myśli? Nie ciekawiłbym prawdopodobnie. Ja myślę o tym, że przede wszystkim do takich ludzi znanych nie trafiają takie zaproszenia, bo oni są, podejrzewam, dla ludzi o wiele bardziej ciekawsi jako przebrani w inne kostiumy, ale nie tacy wywaleni osobiście. Ja nie lubię takich podglądań. One nic nie znaczą. Dlatego, że człowiek podglądany, który ma świadomość, że jest podglądany, nie jest sobą. Jest aktorem w jakimś sensie. Więc to jest dęta sprawa z obserwowaniem prawdy o człowieku. Nie ma takiej prawdy, bo człowiek, który stoi przed taką widownią, drodzy Państwo, ma mikrofon w ręku i mówi na przykład, ma świadomość pewnego aktu, jakiejś sztuki, którą uprawia. Jakieś słowa kojarzy, jakieś myśli nadaje im sens, podkreśla ich znaczenie, używa środków aktorskich. Z ludźmi w takich reality showach jest bardzo podobnie. Oni wiedzą, że są podsłuchiwani i że są nagrywani. A w związku z tym, że o tym wiedzą, nie zachowują się w sposób naturalny. Mnie taki rodzaj sztuki nie interesuje. Jasne. A jeszcze co pan myśli na temat, bo trwają, nie ukrywajmy, zaawansowane prace do produkcji Big Brothera z udziałem dzieci. Co pan myśli o takiej produkcji, która będzie w Polsce emitowana od września? Tak? Nawet nie słyszałem o tym. Nie bardzo mnie interesują w ogóle pomysły telewizyjne na uatrakcyjnienie swojego programu. Źle myślę o telewizji generalnie, która w dużym stopniu deprawuje nasze życie. Narzuca pewien odbiór świata, który jest nieprawdziwy, który jest manipulowany, który jest organizowany przez telewizję dla własnych potrzeb. Jest skrótowy,
jest migający, migotliwy i niesłychanie powierzchowny. Niesłychanie powierzchowny. Telewizja, która rządzi się swoimi prawami, nadaje życiu wymiar pewnej ekscytacji, a nie normalności. Życie takie nie jest po prostu. Życie nie jest programem telewizyjnym, jednym słowem. Więc wszystkie próby pokazania realnego życia, jeszcze przy okazji mieszać w to dzieci, które i tak są najbardziej naturalne z nas wszystkich, bo my potem obrastając kulturą tracimy taką świeżość dziecięcą. Wiem to ze swoich doświadczeń filmowych, ale wiem to też ze swojej pracy zawodowej jako aktor. Jak my, dorośli, pragniemy, aktorzy, być czasem dziećmi, którzy pozbywają się całej sfery kultury, którą muszą zrzucić uprzedzeń i być naturalni, prości w swoich odruchach, w swoich reakcjach, w swoich emocjach. Tylko dziecko potrafi wejść pod stół i udawać, że jest to Ferrari i pędzi nim 400 na godzinę, wie pan, bo on jest w tym prawdziwy. My, no, mamy pewne wątpliwości. Nie poważam takich audycji, krótko mówiąc, ale jak mówię, nie lubię też generalnie telewizji. Jasne, dziękuję bardzo. Dzięki. Przepraszam bardzo, wejdę w słowo, bo było pytanie o telewizję, dość istotne. Pytanie jest z drugiej strony, dlaczego w takim razie, bo ona rzeczywiście jest migotliwa i absurdalna, dlaczego tyle osób to ogląda, daje się manipulować i tam siedzi przed tym ekranem? No, słuchajcie, to jest bardzo precyzyjny instrument. To jest bardzo precyzyjny instrument. Jak pamiętacie samotnego Adasia Miałczyńskiego, to ten facet, pierwszą rzecz, którą uruchamiał w domu po wejściu za drzwi, to jest uruchomienie telewizora, żeby nie być samemu. To jest taki nawyk ze strachu, z bojaźni, z lęku przed samotnością. Mogę cytat? Że ktoś nam musi w tym życiu towarzyszyć. Żeby nie jeść samemu, jem z telewizorem. Nie słyszałem. Żeby nie jeść samemu, jem z telewizorem. No na przykład. Tak, no, na przykład. Dnia Świra. Dobrze, pytania, dalszy ciąg, bardzo proszę. Ja również mam dwa pytania do pana. Bardzo się cieszę, po pierwsze, że tutaj jestem. Dzięki. Mogę z panem tak zadać pytanie. Pierwsze moje pytanie, jakie była najtrudniejsza scena w Dniu Świra? Myślę, taka standardowe pytanie. Wszystkie. Dzień Świra. Wszystkie. Dzień Świra, już mówiłem o tym, był po prostu najeżony takimi scenami. Najeżony. Od, za przeproszeniem, podcierania się papierem toaletowym, o wypróżniania pod krzakiem, o mycia narządów, czyli całej ablucji. Marek jest obsesjonistą takiej codzienności, bym powiedział. Bo to jest największy znój. Scenariusz filmu Dzień Świra obarczony jest mottem ze Sławomira Mrożka, które brzmi: najważniejsze jest najbliższe 5 minut. Reszta to wyobraźnia. To jest niesłychanie, jak sobie to przetransponujemy na własne życie, to się zorientujemy, że ono polega na tym, żeby coś zrobić, wstać, przenieść kartkę z miejsca na miejsce, usiąść, zatemperować ołówek, nalać wody do kubka. Reszta jest wyobraźnią, jest zestawem naszych myśli o czymś, co być może się zrealizuje, ale się nie realizuje. Realizuje się tylko to, co robimy w tej chwili. Więc stąd znój tego życia, tej codzienności. Jeszcze mam drugie pytanie. Myślę, że dla pana jako smakosza wina będzie bardziej pan odpowie na to pytanie. Śmiało. Może. Albo coś opowie, tak bardziej obrazując. Jakie było najlepsze wino, jakiego pan próbował kiedykolwiek w życiu swoim? I czy białe, czy czerwone? Nie mam ulubionego wina, ani nie mam też pamięci takiego wina, ponieważ każdy nastrój, każda okoliczność, każde towarzystwo i my sami każdego dnia jesteśmy inni. W związku z tym te nasze zmysły się zmieniają. Ostatnio byłem ze swoim przyjacielem i z Markiem Bieńczykiem, takim moim guru winnym, w Chile. I pewnego wieczoru dostaliśmy do kolacji wino do degustacji i ono nas zachwyciło. Miało takie powiewy słone. To były wina białe, dwa, które dostaliśmy do degustacji.
takie słone, które wynikały z pobliża oceanu, bo znajdowaliśmy się 10 km od Pacyfiku, oraz z mineralności ziemi. Z jedzeniem, które podano nam do tej kolacji, one współgrały fantastycznie. Tej samej nocy nasze łóżka zaczęły wędrować po domu, w którym mieszkaliśmy, bo się odbyło trzęsienie ziemi, bardzo poważne i srogie. Następnego dnia już byliśmy świadomi tego, że nie możemy odlecieć z lotniska w Santiago de Chile, bo ono zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Więc się zastanawialiśmy, jak wracać, jaką drogą, jak dotrzeć do Europy. Ale mieliśmy przewidzianą degustację pełniejszą o 11 w południe i między innymi dostaliśmy te same wina, które próbowaliśmy do kolacji. Żadne z nich nie smakowało tak samo. Żadne. Bo my byliśmy inni, pod innymi wrażeniami, to był inny dzień, mieliśmy co innego w głowie. Zmieniły się nasze kubki smakowe także. To jest niebywałe, ale żywe jest wino, to jest żywy produkt, tak samo jak my się zmieniamy po prostu. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Proszę bardzo. Dzień dobry, Michał Skiel. Cześć. Chciałem na początek powiedzieć, że na spotkaniach HSP byłem wielokrotnie, zarówno w tym roku, jak i w zeszłym. I nie przypominam sobie takich tłumów. Do tego są ludzie na zewnątrz namiotu, których stąd nie widać. Podejrzewam, że na głównej scenie z powodzeniem mogłoby się to spotkanie odbyć i na pewno by przyszło jeszcze więcej ludzi. Dziękuję. Serdeczne dzięki. I mam również dwa pytania. Pierwsze jest takie, wydaje mi się, proste. A może nie. Jaki jest pana ulubiony film? Jest kilka takich filmów. Znowu w zależności od mojego nastroju wracam do nich. Uwielbiam Ojca Chrzestnego. Uwielbiam. Uwielbiam Bulita ze Steve'em McQueenem. Policyjny film. Ale uwielbiam też na przykład ze współcześniejszych filmów Między słowami Sofii Coppoli. Może dlatego, że gra tam świetny aktor, który w moim wieku, który spotyka dziewczynę nie w swoim wieku i ich los, że tak powiem, rzuca ich w dwie różne strony. I ta niemożność zrealizowana uczucia jest dla mnie niesłychanie porażająco wzruszająca i dociera w podwójnym brzmieniu, tak bym powiedział, że pewna część zmysłowego świata jest już dla mnie zamknięta. I drugie pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, jak to jest z perspektywy aktora, który gra w filmie, oglądać później ten film po raz pierwszy, bo nie ma żadnego efektu zaskoczenia. Zna się scenariusz na wylot i jak się ogląda taki film? Ze strachem, z ogromnym lękiem. Znowu wracam do Świra. Chcę wam powiedzieć, że nakręciliśmy przez 2 miesiące ten film i nie wiedzieliśmy, co nakręciliśmy. Zestaw scen nie wzbudził naszej wyobraźni dzieła zamkniętego. Wiedzieliśmy, że straciliśmy mnóstwo krwi i potu przy tym filmie, ale cośmy zrobili, nie wiedzieliśmy. Bo tego nie wie nikt, dopóki film nie zetknie się z widownią. Jak się usłyszy was, widownie, to się wie, co się zrobiło. Czasami tak samo jest i w teatrze, muszę wam powiedzieć, kiedy obcuje się z czymś, z jakimś materiałem przez 3 miesiące, jest się odseparowanym od świata, ma się świadomość, że ach, zjadło się wszystkie wiadomości na temat postaci, którą się gra i nagle konfrontuje się to z widzem, a widz siedzi albo obojętny, albo jest pochłonięty, albo jest uwrażliwiony w miejscach, których byśmy się nie spodziewali, że to właśnie o tym zrobiliśmy rzecz. W Krakowie odbyła się premiera Dnia Świra i połowę biletów było sprzedawanych z kasy. Więc na widowni byli wszyscy i zaproszeni goście oraz ludzie z kasy. Wśród nich dresy, mieszczki krakowskie, starsze panie po 70. I ja dopiero usłyszałem ten film. Drżałem z niepokoju, proszę mi wierzyć, Marek Koterski też. Ale jak usłyszeliśmy reakcję, zrozumieliśmy, o czym nakręciliśmy film.
Następstwa to już było kilkanaście projekcji, bo każdy człowiek obejrzał ten film kilkanaście razy i za każdym razem obejrzał w nim coś nowego. To jest niezwykłe zupełnie wrażenie. Takich filmów nie ma za wiele. Ale prywatnie, kiedy się ogląda siebie na ekranie po raz pierwszy, nie jest to uczucie miłe. Tak jak ja takie mam w każdym bądź razie. Nie lubię specjalnie na siebie patrzeć. I jak mój bohater, kiedy się gole w lustrze, też jakoś tak wzrok umieszczam, żeby widzieć inne partie swojego ciała, a nie oczy. No, bo one powiedzą mi jakąś prawdę, której nie chciałbym usłyszeć. Bardzo dziękuję. Następne pytanie, proszę uprzejmie. Siema Marek, mam takie pytanie, cześć. A właściwie dwa pytania. Natrafiłem kiedyś buszując w internecie na gawędę o winie. Myślę, że bardzo dużo osób tutaj zna właśnie ten no, piękny zestaw klipów wideo. Chciałem się zapytać w związku z tym, czy pił pan kiedyś to wino w piwie? Nie piłem. To zresztą była gawenda niesłychanie spontaniczna. Wojtek Mann i Grześ Wasowski, których uwielbiam, po prostu powiedzieli mi tak, słuchaj, robimy program sylwestrowy, powiedz coś o winie ludziom. W takich trzech jakichś wejściach. Nie miałem tekstu, nie miałem pomysłu na to, więc pomyślałem sobie, że będę mówił, poczynając od przystąpienia do degustacji, a potem coraz częściej degustując, opowiadał o następnych przeżyciach związanych z degustacją. Zaznaczam, że nie spożywałem w trakcie pracy. Jeszcze druga sprawa, tak. Taka bardziej praktyczna. Czy ma pan może otwieracz do wina na zbyciu? Tak, oczywiście, że tak. Po spotkaniu proszę się łaskawie zgłosić i przekażemy. Dziękuję bardzo. Piotr, mam nadzieję, że mamy go w swoim dosyć. Nie mamy? Uważaj. Zawsze mamy, mówi mój wspólnik. Uważaj, bo zaraz będą kolejne prośby, jak już jedną zrealizowałeś. Otwieracz, mówię, nie mamy wina do otwarcia. Pytania następne, proszę. Dobrze. Dzień dobry, panie Marku, i bardzo się cieszę, że mogłem pana posłuchać na żywo. Dzięki. Jeszcze na żywo. Tak. To tak przedurodzinowy nastrój. I takie pytanie, bo mówił pan w swoim tutaj, prawda, wykładzie, że bardzo miło pan wspomina psy Pasikowskiego i że bardzo się panu dobrze grało w tym filmie. I ja mam takie dwa pytania w jednym, żeby było szybciej. Po pierwsze, dlaczego akurat w tym filmie tak dobrze się panu grało? I zwłaszcza, że był pan w takim, a nie innym otoczeniu aktorskim i że to były takie, a nie inne czasy. I druga część pytania, czy w związku z tym, że to były takie, a nie inne czasy, spotkały pana jakieś epizody w związku z wystąpieniem w takiej produkcji? No tak, tak, rzeczywiście tak było. Ja oczywiście nie chciałbym psów wyróżniać w jakiś szczególny sposób, że tam mi się grało lepiej niż gdzie indziej. Ale była pewna otoczka związana z tym filmem, bo myśmy tam grali postaci bardzo niepopularne. Proszę pamiętać, że to był początek nowej ojczyzny. To był czas ZHN-u i takich niesłychanie zrywów patriotycznych. Wszędzie ktoś stawiał krzyż, wieszał go w sali sejmowej. Chrześcijańska Unia Jedności. Zmieniali orła na orła w koronie i taki duch patriotyczny. A scenarzyści, Władek Pasikowski ze swoich bohaterów uczynił no, ludzi obciążonych winą za poprzedni ustrój w dużym stopniu, czyli ubeków tak zwanych. Grać postać negatywną jest niesłychanie rajcowne dla aktora. No bo to jest takie spotkanie z przeciwnościami losu niezwykle silnymi, zwłaszcza w ojczyźnie, która na bieżąco jest na te sprawy niesłychanie wyczulona. Więc myśmy się musieli postawić w sytuacji dosyć niewygodnej, ale, jak podkreślam, arebur dla aktora niezwykle wdzięcznej. Stąd ta podnieta.
Natomiast jeśli chodzi o reakcje po tym filmie, to oczywiście one były. One na ulicach nas spotykały, mnie także, bo język tego filmu wszedł, podobnie jak język Dnia Świra, w nasz żywy obieg. Do Bogusia Lindy do dzisiaj mówią jego cytatami, prawda? Bo ty, bo to zła kobieta była, prawda? Albo to ty stara dupa jesteś, tak? I tak dalej, i tak dalej. To się powtarza. A za mną, no proszę wybaczyć bezpośredniość tego wspomnienia, ale biegali chłopcy i mówili: Olo, się odwracałem i moją kobietę! No i takie są reperkusje czasami tego, co się wypowiada z ekranu. No. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, kolejne pytanie do naszego bohatera. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, może poćwiczymy angielski? No to odmień być. Tak, bo nie odmieni. Co ty, tato? No, aj. Aj, aj. M, no mów, I am. I am. Brawo, brawo. Pięć lat się tego uczysz i wszystko jak krew w piach. Tak, krew od razu. No bosko, bosko. Ja. Moje marzenie pan spełnił. Dobra, starczy. Nie da rady. Wielkie dzięki. Bardzo proszę. Dzień dobry, mam na imię Marek. Chciałbym zadać takie dość proste pytanie. Co pan sądzi o młodym pokoleniu aktorów w tym momencie, którzy grają w filmach? Nie bardzo jestem na bieżąco z młodym pokoleniem aktorów. Czasem migną mi w serialach i niestety koncentrują tam swój talent. Mówię niestety, dlatego że chciałbym ich zobaczyć w takich zajęciach, które lepiej określą ich predyspozycje. Nie chcę się, broń Boże, przy tej okazji źle wypowiadać na temat serialu, bo tak jakbym na siebie samego napluł, bo grałem w serialach i to nie w jednym. I to jest normalna praca aktorska. Natomiast on nie weryfikuje serial dokładnie naszego talentu. On ma w sobie ten nieubłagany ciąg dalszy i to jest główny napęd serialu. Także naturalne. Widownia kojarzy się z bohaterem, śledzi jego losy, a gra się, w filmie zresztą w ogóle gra się o wiele łatwiej, aniżeli w teatrze. Stanąć, drodzy Państwo, na scenie i powiedzieć coś do ludzi jest naprawdę zadaniem trudnym. Nauczyciel tak ma, ksiądz czasem tak ma i nauczyciel, i ten, i aktor tak ma. Aktor na szczęście mówi nie swoim tekstem, więc jest schowany za jakąś formę. Jest w kostiumie, ma ten cudzysłów po prostu. Ale film to jest takie zdarzenie, które bardzo blisko ociera się o taki rodzaj prawdy, więc się gra przede wszystkim ciszej. W teatrze trzeba usztucznić głos. Ja mam dzisiaj mikrofon, ale jakbym w teatrze dramatycznym grałem, no to tam widownia miała 800 miejsc. Ja musiałem tak grać, żeby to doniosło do ostatniego rzędu. Czyli grać naturalnie, nie używając naturalnych warunków. Ale to może to dlatego, jest ta magia że, teatru. Ale film to może dlatego, że młodzi aktorzy są skazani tylko na seriale. No, niestety tak. Aczkolwiek zdarzają się filmy coraz częściej, interesujące filmy, a też nie śledzę ich życia teatralnego, bo nie wiem, czy oni gdzieś znajdują swój przydział teatralny. Dzisiaj teatr też się troszkę zmienił i ja nie bardzo śledzę, prawdę mówiąc. Tak się zakopałem w tej nowej dziedzinie, że nie biorę udziału w tym życiu teatralnym. Nawet instynktownie troszeczkę się od tego oddaliłem. Ale podejrzewam,
że przede wszystkim ten zawód się różni od formy, od tego, co robiłem kiedyś. Filmy się kręci dużo szybciej i krócej. Na przykład wielu filmów nie kręci się już na taśmie, która nam nadawała zupełnie inny rytm pracy. Zaklęte rewiry, o których tu mówiłem, Pułkownik Kwiatkowski, to były filmy, które powstawały 3 miesiące. Dzisiaj film się robi w 20-25 dni, pracując po kilkanaście godzin dziennie, ale to jest błyskawica, tego się prawie nie zauważa. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Dziękujemy i bardzo proszę kolejne pytanie. Dzień dobry. Cześć. Nazywam się Marcin. Mam takie jedno pytanie, dosyć nietypowe. Czy miał pan okazję degustować wino z Czarnogóry z Doliny Róż? Jeżeli tak, co pan o tym sądzi? Nie degustowałem tego wina. Nie, to jest wiele win, których nie degustowałem. Chcę wam powiedzieć, że krajów, które nie tworzą wina, jest znacznie mniej od tych, które wina produkują. I dzisiaj nawet Polska należy do tej rodziny krajów tworzących wino. Od 1 stycznia 2006 roku jesteśmy krajem winiarskim. Na Mazurach jest taki winiarz, słuchajcie, który robi wino nawet czerwone, mimo że polskie wina to raczej jest kierunek win białych w tradycji niemieckiej, zwłaszcza w tym regionie i niżej troszkę. I ten winiarz z Mazur kiedyś mnie spotkał w 2005 roku i mówi: ach, dobrze, że pan jest, dam panu do spróbowania winko takie czerwone z 2004 roku. Ono, wie pan, takie trochę kanciaste jest, cierpkie, wie pan, bo słoneczka było mało. No ale niech pan spróbuje. Rzeczywiście wino było nietęgie, spróbowałem. A on mówi: co, marne, nie? Cholera jasna, ale muszę panu powiedzieć, 2003 to była malinka, no tyle słońca, słodycz. Ja mówię: niech pan nie opowiada, tylko ta spróbować. A on mówi: nie, nie mam tego, wie pan. Ja mówię: wypił pan? Mówi: nie, nie, wie pan, to okoliczne chłopstwo zeżarło mi na krzakach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, proszę. Dzień dobry, Adaś z Dublina. Ja, proszę pana, mam takie, panie Marku, pytanie, ponieważ wielkość aktora charakteryzuje całokształt jego twórczości i ma pan jeden z najbardziej charakterystycznych głosów. Myślę, że każdy tutaj obudzony o pierwszej w nocy na mega kacu i tak rozpozna pana głos. I tak jak Jerzy Sztur, prawda, jest no, praktycznie utożsamiany z osiołkiem ze Shreka, a ja pamiętam, jak pan podkładał głos w Garfieldzie i chcę, żeby to zabrzmiało jako komplement, ale bardzo ja miło. Widzę tutaj takiego małego, rudego sierściuszka, jak tutaj patrzę. Bardzo mi miło. I tak jak pan uwielbia wino, to ten kot tak za lasagną szalał. I ogólnie chciałem się dowiedzieć, czy prosto jest, będąc aktorowi znanemu głównie z filmów, czy też z deski teatru, wcielić się w takiego rudego sierściuszka, który się tam lubi oblizywać po łapie? Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Zwłaszcza, że tam miałem oryginał głosu aktora, świetnego aktora, tego, który wystąpił między słowami u Zofii Coppoli, który ma taki dyszkant pewny w głosie. On niesłychanie dobrze odpowiadał lenistwu tego rudego kota. On był taki leniwy, tłusty, rozmemłany i tak dalej. To jest niesłychanie trudne, zwłaszcza, że we wszystkich kreskówkach, a szczególnie kiedy one opowiadają o bohaterach zwierzęcych, one kumulują pewne cechy ludzkie i w tych zwierzętach są one doskonale pokazane, więc trzeba używać takich środków także no, kompletujących pewien rodzaj wyobrażenia na temat indywidualności tego zwierzęcia. Ale są specjaliści od tego, Czarek Pazura na przykład doskonale, ale Jurek Sztur w tym osiołku, no to po prostu wzorowy. Ale z kotem moja przygoda bardzo miła i absolutnie nie degraduje we wszystkich zdarzeniach aktorskich. Było to jedno z wyzwań trudniejszych raczej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Proszę bardzo. Dzień dobry. Cześć. Takie pytanie. Jak się pan utożsamia z bohaterem Dnia Świra? Czy Adam jest tak jakoś podobny do pana? Czy to jest też pańskie życie? Tak jak wiele osób twierdzi. Tak, w dużym stopniu muszę powiedzieć. Aczkolwiek to nie są te same losy. A tak jako człowiek momenty właśnie jeszcze tak najbardziej, które do pana życia są bliskie, podobne panu. Nie. Na ogół nie ma. Adasiem Miałczyńskim jest historia dziwna. Chcę wam powiedzieć, że Marek Koterski przyniósł mi scenariusz Domu Wariatów
o którym wspominałeś na początku. To był pierwszy film, który zrobiliśmy razem. I przyniósł go niesłychanie nieśmiało, mówiąc mi, wręczając mi ten scenariusz, że pisał go z myślą o mnie. Kiedy go przeczytałem, przeraziłem się, skąd ten facet może znać moje życie. Było to tak niesłychanie bliskie mojemu przeżyciu. I dopiero po jakichś 2 latach, kiedy zaczepiła mnie pewna kobieta na ulicy i zadała to samo pytanie, powiedziała, proszę pana, kim jest ten reżyser tego filmu i w jaki sposób on dotarł do mojego życia, żeby tak je opisać, to wtedy zrozumiałem, że to jest postać niesłychanie zunifikowana w swoich odruchach, w swoich lękach, w swojej samotności i tak dalej. To jest wielu z nas i wielu z nas przyznało się, bo ja rozmawiałem na temat tego bohatera z ogromną ilością ludzi. I nie mówią tylko o natręctwach, że wykonują 3 razy w prawo ruch łyżeczką i 4 w lewo, że piją na 7, że palą na 7 i tak dalej. Każdy ma własne jakieś dziwactwa i natręctwa, ale one w nas są. Ten bohater jest we mnie w innego typu losie. Kiedy Marek pisze, na przykład we Wszyscy jesteśmy Chrystusami, była taka scena, kiedy ja leżę związany w izbie wytrzeźwień i matka odeszła i ja wyję po prostu w takim pijackim wyciu. Mamusiu, dlaczego nie pogłaskałem cię po twarzy? Dlaczego nigdy nie pomyślałem o tobie, że byłaś małą dziewczynką? Dlaczego nie pomyślałem, że byłaś młodą kobietą marzącą o miłości? Zawsze myślałem, że jesteś dorosła i silna. No to muszę powiedzieć, że rzadko zdarzają się takie okazje, że aktor ma do wypowiedzenia słowa, które najczęściej w jego prywatnym gardle grzęzną i nie są wypowiadane. To jest niesłychanie odkrywcze w tym twórcy, że porusza taką niesłychanie delikatną i cienką nutę naszego organizmu. Kiedy sobie przypomnę własne życie i wszystkie niedostatki, brak takiej pieszczoty w stosunku do mojej matki i nieumiejętność wypowiedzenia jej słów miłości, odczuwam to jako największą stratę, bo dzisiaj już nie mogę tego nadrobić. Jeszcze mam jedno pytanie. Co pan sądzi o takich tanich winach? Nie wiem, może czasami tam chodzi po ulicy, ma tylko same drobniaki i tak już tak se kupi. Co pan o nich sądzi? Sądzę, dzisiaj sądzę nie najlepiej, ale sprzeniewierzyłbym się sobie też dobre z okresu wzrostowego, który bardziej mi przypomina mi pański czas. Bo i takich win także używałem, kochani. Kiedyś w ogóle, kiedy terminowałem we Francji, opowiadałem, że byłem tam 2 lata, no najlepszym winem dla mnie była taka butelka, która jest największa i za najtańszą cenę. To jest oczywiste. Ale samochodów, uczymy się prowadzić samochody na nauce jazdy, no strasznie proste. Potem przesiadamy się w miarę możliwości naszych finansowych do coraz lepszych, które nam bardziej odpowiadają, są wygodniejsze, szybsze i tak dalej, i tak dalej. Z winami jest tak samo, więc na pańskiej drodze wina potężniejsze niż J23, Szkwał, Zagłoba i tak dalej. Ale i to są dla ludzi, kochane. Aczkolwiek powiem dzisiaj z własnej praktyki i doświadczenia, że są o wiele bardziej szkodliwe. No. Dziękuję bardzo. Zasiarczone. Zasiarczone, tak jest. Bardzo proszę. Dzień dobry panie Marku, Kamil z Wrocławia. Ja mam takie pytanie odnośnie pana pięknych wierszyków w telewizji, spotów reklamowych ING. I na pewno pan spotkał się z falą krytyki odnośnie tego. Pan jest pierwszy. Zawsze musi przyjść ten pierwszy raz. Ja pana nie będę tutaj szykanował. Pan dzisiaj pięknie powiedział o wolności wyboru i o szukaniu swojej własnej drogi. Ale no, jeżeli pan się nie spotkał z falą krytyki, jeżeli nikt panu odnośnie tego, że pan jest fantastycznym aktorem i nagle przeskoczył pan... To już pan lepiej na... brzmi. No. Proszę bardzo. Przeskoczył pan nagle na reklamy. No. Tak. Zwykłe, takie jakby materialistyczne podejście, odbieganie od tych ideałów.
i no jakby się pan bronił, no jeżeli jestem pierwszym krytykiem, to jakby pan się bronił. Nie, no żartuję, no oczywiście, że tak odbieram całą masę maili, które w ten sposób wyrażają no niechęć do takiej postawy. Ja ją rozumiem i jestem wdzięczny za to, ponieważ ona wyraża, że tak powiem, poważny stosunek do mojej osoby, który oczekuje czegoś innego niż to, co ja robię. Ale chcę powiedzieć, że to jest mój wybór. Namawiałem do wolności i ja ją uprawiam w takiej formie, jak uważam za słuszną. Po pierwsze, nie lubię, też o tym mówiłem, takiej presji, która by sprawiała, że mam sprawić przyjemność i zadośćuczynić wszystkim tym, którzy łaskawie o mnie myślą dobrze. Oczywiście to jest niesłychanie krzepiące, ale ja nie jestem w stanie spełnić wszystkich oczekiwań w taki sposób, bo jestem za słabą jednostką moralnie po prostu, żeby spełnić takie oczekiwania. Poza wszystkim chcę powiedzieć, że to jest wybór dosyć szczególny. Mój związek z instytucją, którą reklamuję, trwa 12 rok. Ponieważ jest to instytucja finansowa, nie ma takich przypadków na świecie i on mnie w jakiś sposób także nobilituje, bo on mi mówi, że jest możliwy trwały związek, jeżeli obie strony są z tego powodu zadowolone. Ja w tym samym czasie, w tym okresie 12 lat, zrobiłem wszystkie, może nie wszystkie najważniejsze, ale ogromną ilość bardzo ważnych zdarzeń w sferze artystycznej. Dzięki temu kontraktowi mogłem sobie pozwolić także na spełnienie marzenia i pasji, jaką jest świat win, nie dbając o biznes w stopniu podstawowym. Dbam o ten biznes, bo to jest niesłychanie rajcowna sprawa i ludzi w moim wieku biznes dyscyplinuje. Wiem, po co mam wstawać rano z łóżka, ale mam na niego wpływ. Ale mogę sobie pozwolić na to, żeby wino było w moich sklepach ogólnie dostępne, jeżdżąc po całym świecie i promując je w jakimś sensie. Dlatego, że pieniądze zarabiam gdzie indziej, a nie z tego biznesu. I to jest dla mnie ten rodzaj wolności, którą sobie utkałem dookoła siebie. Bardzo dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy bardzo i teraz kolejne pytanie. Witam. Cześć. Ja chciałam zapytać o pana drogę. Pan powiedział, że dopiero w wieku około 50 lat pan wybrał tą swoją, czyli wino. A w takim razie jak to się stało, że został pan aktorem? Co panem wtedy kierowało? Ja tak między zdaniami opowiadałem, że życie w domu aktora, atmosfera, apele, na których mówiłem wiersze i tak dalej, w sposób zupełnie naturalny skierowały mnie na ulicę Miodową w Warszawie, gdzie zdałem za pierwszym razem, co się dosyć rzadko zdarza, egzaminy do szkoły teatralnej. I jak wszystko w moim życiu z dobrodziejstwem inwentarza, po prostu zostałem aktorem. Zaraz po tej szkole wyjechałem na Śląsk z młodą, świeżo poślubioną żoną wtedy i pierwszy rok spędziliśmy z dala od rodziców. To nie był wybór teatru, ale wybór miejsca z dala od bliskich. Chciałem się usamodzielnić i to się spełniło. Potem powróciłem do Warszawy. Znalazłem się pod skrzydłami Gustawa Cholubka i właściwie jego obecność także motywowała moje życie w tym zawodzie. Grałem, bo nic lepszego nie umiałem. Po prostu tak mi się zdawało, że byłem do tego predestynowany, odbierałem z tego jakieś profity, w związku z tym tak było. Proszę nie traktować tego jako dramatycznego zdarzenia w moim życiu i takiej zamiany, że ach, przekreślam swoje życie, tam to zmieniam i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo jak widać, przecież te reklamy są także jakąś formą aktorstwa, było nie było. No, na przykład tam, turban. Na przykład turban, no tak. A czy w tym była jakaś pasja i przyjemność? W winie? W aktorstwie. W aktorstwie. Dzisiaj patrzę na to sceptycznie, muszę powiedzieć. Patrzę na to sceptycznie, aczkolwiek chcę podkreślić, że wszystkiemu oddawałem się z duszą. Natomiast miałem ogromną rezerwę do tego zawodu. Rezerwę, która wynikała z pamięci domu rodzinnego. Chcę przez to powiedzieć, że mój ojciec bardzo był znanym aktorem i w 42 roku swojego życia, u szczytu sławy, uległ wypadkowi samochodowemu i
stracił praktycznie możliwość uprawiania tego zawodu. I przez całe swoje dziecinne i młode życie obserwowałem gorycz aktora, który jest pozbawiony fizycznej możliwości uprawiania tego zawodu, która to możliwość jednego dnia została mu odebrana. I widziałem całe następstwa tej goryczy. Obwinianie matki mojej bardzo często za taki stan rzeczy. Bo wie pani, z ludźmi jest tak, że czasami kochają się i nienawidzą jednocześnie. Obarczają siebie za winy niepopełnione. W sztuce Mrożka Pieszo jest taka wspaniała scena, kiedy inteligent, tak się nazywa postać, grana przez Gustawa Cholubka zresztą w Teatrze Dramatycznym, idzie przez takie błotniste bezdroża Polski w 1945 roku. Ma obandażowaną nogę, kuleje. Za nim idzie żona, taszcząc walizkę, bo on jej nie może nieść, bo jest kulawy. I on bez przerwy utyskuje i narzeka. Wreszcie ona rzuca tę walizkę w to błoto i mówi: do jasnej cholery, dlaczego mnie tak traktujesz? Przecież poza mną nie masz nikogo innego na świecie. A on mówi: to kogo mam tak traktować, skoro poza tobą nie mam nikogo innego na świecie? Takie jest życie, droga pani. Ja się na to napatrzyłem i wzbudziłem prawdopodobnie, zupełnie nieświadomie, pewien odruch bojaźni, lęku i niechęci do oglądania świata przez pryzmat aktora, który jest niesłychanie szczególny, bo aktor zawsze stawia siebie w centrum wydarzeń, interpretuje świat przez własny organizm. To jest niesłychanie egocentryczne i bardzo często zabiera mu takie autentyczne pole widzenia. Tak jakby znosił innych ludzi z tego pola widzenia albo korzystał z nich tylko wybiórczo jako pewne egzemplarze pomagające mu w przetworzeniu własnej postaci w przyszłości. To jest niesłychanie destrukcyjne. Poza tym jest na tyle egocentryczny ten zawód, że też w niezwykle trudnym świetle stawia ludzi nam bliskich, którzy na przykład z naszej woli przyszli na świat albo z naszej nieostrożności. Bo muszę pani powiedzieć, że życie syna aktora jest dosyć ponurym życiem. Przy całych swoich przyjemnych stronach także, bo to nie jest jednoznaczne, ale w nim także skupione są oczekiwania dziesiątków innych ludzi. Jest zawarta presja, aby dorównał swojemu ojcu i bardzo często korzysta z nazwiska, nie pracując na nie. To jest niesłychanie destrukcyjne. Byłem bardzo często oko w oko sam w takich sytuacjach, kiedy moja matka i mój ojciec i znajomi powoływali się na to, że ojciec jest aktorem i że to mnie w jakiś sposób wyróżnia. I wiem, jak trudno jest moim synom na przykład wyzbyć się takiego bagażu znanej postaci, która jest popularna i lubiana. Tak jakby w połowie stracili swojego ojca, bo muszą się nim dzielić. Kiedy chodziliśmy razem po ulicach w jakimś nadmorskim miasteczku, bez przerwy tata musiał się do kogoś zwracać z uśmiechem, podpisywać, stawać przed aparatem fotograficznym, robić zdjęcia, a oni stali gdzieś z boku, bo jeszcze, prawda, nikt niczego od nich nie oczekiwał, a tata już był obarczony takim wyróżnieniem. To jest trudna sprawa. W związku z tym ja mówię o tym i szczegółowo, ale też wybieram takie rzeczy, żeby dotkliwie pokazać pewną obawę, która we mnie narastała. Kiedy zająłem się winem, wie pani, tak jakbym stracił tożsamość. Zwłaszcza, że dużą część swojego życia przeżywam za granicą. Tam jestem kompletnie nierozpoznawalny i to mi daje niesłychany komfort objawiania swoich nastrojów, przeżyć bez konieczności dzielenia się z nimi za każdym razem. Dzięki. Proszę państwa, bardzo proszę, jeszcze pytania. Już mogę? Może pan. Tak, tak. Witam panie Marku. Cześć. Może zacznę tak na wesoło. Może pan opowiedzieć dowcip o linoskoczku? O czym? O linoskoczku. O linoskoczku? Nie, bo on już jest znany. Nie, a poza tym jest obrzydliwy. No proszę mi wybaczyć. Ja to w jakimś pijackim widzie mogłem mówić. Już dzisiaj narzucałem mięsem tutaj. Nie, proszę mi to darować. Błagam. Dobra, to w takim razie druga rzecz, już tak na poważnie chciałem spytać, bo a propos filmu Wszyscy jesteśmy Chrystusami, to jest taki dziwny fenomen moim zdaniem,
bo pewnego czasu, kiedy ze swoim przyjacielem oglądaliśmy ten film, to w momencie oglądania on był naprawdę przerażający, to tam, wszystko, co tam się działo. Natomiast to, co się wydarzyło tydzień po tym, jak obejrzeliśmy ten film, to było totalne odwrócenie o 180 stopni wszystkiego. Po prostu odreagowanie, tego, rozumiem. Nie, naprawdę, po prostu to, co w momencie oglądania filmu wydawało nam się przerażające i naprawdę robiło na nas takie pronujące wrażenie, to tydzień po tym po prostu śmialiśmy się z tego i to było niesamowite. Tutaj po prostu do tej pory sobie żartujemy ze wszystkich tekstów, które tam były. Nie wiem, jak, na czym polega ten fenomen? Polega to na tym, że życie nasze wygląda tak, że przez jego dramat z komedią sąsiaduje przez bardzo cienką ścianę. Tak naprawdę. Marek Koterski doskonale to ujął. To, co jest przejmujące, czasami bywa niesłychanie śmieszne. Niesłychanie. Muszę powiedzieć, że pewne, jakby to powiedzieć, mankamenty, niedociągnięcia w konstrukcji organizmu budzą u innych ludzi śmiech na przykład, a dla człowieka cierpiącego są tylko i wyłącznie cierpieniem. Człowiek, który jest samotny i okazuje to w sposób agresywny, budzi tyleż naszą niechęć, ale nigdy współczucia, co czasami śmieszność. Nigdy współczucia. I to są rzeczy, które ze sobą sąsiadują. Chcę powiedzieć o strasznym wydarzeniu, które mi to uzmysłowiło. Jechałem kiedyś taksówką, która się zatrzymała i kierowca mi pokazał kota przejechanego po przeciwnej stronie jezdni. I ten kot się zwijał w jakimś takim spazmatycznym bólu. Wykonywał jakieś paranoiczne ruchy po prostu. I stała przy nim taka grupka ludzi i śmiała się z tych śmiesznych ruchów, które on wykonywał. To jest bliskie tego, o czym chcę opowiedzieć. Nasze najtragiczniejsze zdarzenia czasami wyglądają niesłychanie śmiesznie po prostu. Ale są przez to być może o wiele bardziej tragiczne. Proszę zwrócić uwagę, że większość satyryków na przykład, rysujących satyryków albo piszących, bardzo często schodziło z tego świata śmiercią samobójczą, bo nie byli w stanie znieść własnej wrażliwości, którą pokonywali przez żartobliwy rysunek, ale to było rodzaj pokonania własnej wrażliwości, która była absolutnie wysubtelniona, absolutnie bardziej wrażliwa od przeciętnej. Na tym to polega chyba. Tak mi się zdaje. Dziękuję. Proszę Państwa, organizatorzy dają mi rozpaczliwe znaki. Państwo tego nie widzą, ale tam toczy się pewna walka i ja muszę przyjąć te znaki do siebie i muszę Wam przekazać tę smutną informację, że musimy zmierzać do końca. Ale ja jeszcze mogę zadać pytanie. Może być jeszcze pytanie, ale patrząc na zegarek stwierdzam, że organizatorzy za następne 5 minut nie będą już toczyć rozpaczliwej walki, tylko wkroczą na tę scenę i zakończą to spotkanie brutalnie, a ja mógłbym je zakończyć spokojnie i miło, z pożytkiem dla wszystkich. Proszę bardzo, jeszcze jedno pytanie. Dobrze, to tak szybko. Dzień dobry, panie Marku. Cześć. Mam takie pytanie. Wcześniej pan wspominał o tym, że o tej akcji całej, że dzieci za panem biegały i tam wykrzyczywały ten olo. Tak. Tak, no i właśnie zastanawiałem się nad tym. Pan już grał w tylu filmach. Jaki wers z jakiego filmu pan najczęściej słyszy? Od ludzi na ulicach. Ze Świra. No, ze Świra. Domyślałem się, ale i który? To czasami bezwiednie. Muszę powiedzieć, że w mieszkaniu nie tak dawno stolarz poprawiał mi podłogę, zadzwonił do mnie i mówi tak: panie Marku, na poniedziałek będę gotowy. Ale mówię, ale o której godzinie w poniedziałek mam? On mówi, dam panu znak sygnał. Ja mówię, co pan powiedział? No znak sygnał panu dam. Ja mówię, dlaczego pan tak mówi? A my wszyscy tak mówimy. To nie było nawet zamierzone, on nie dla mnie to mówił, to było po prostu w jego porządku dziennym. To wchodzi, weszło po prostu ludziom. To jest niesłychanie zabawne, miłe też. I jeszcze drugie pytanie. Wczoraj przy winku z kolegami dyskutowaliśmy sobie na temat właśnie Dnia Świra i
wszyscy jesteśmy Chrystusami. No, no i gadamy, no i wszyscy zachwaliliśmy Dzień Świra, a jak zeszło na wszyscy jesteśmy Chrystusami, to kumpel mi powiedział, ja tego filmu nie ogarniam. Zastanawiałem się, czy to było zamierzone, bo Dzień Świra jest ogólnie, to jest dramat, ale on śmieszy, prawda? Te wszystkie sytuacje, no po prostu śmieszy. A jak gdy ja oglądałem, wszyscy jesteśmy Chrystusami, mnie tam nic nie śmieszyło. To było po prostu, no tragedia. Czy to było zamierzone, czy to po prostu ale tak wyszło? Ale rzeczywiście, chcę panu powiedzieć, że reżyser w tym filmie i scenarzysta w jednej osobie rozprawia się i w jakimś sensie uprawia terapię, opowiadając o tym, co go dotknęło w życiu. Czyni to dopiero w ósmym swoim filmie. Ja do tej pory nie wiedziałem o jego uzależnieniu. To było coś niesamowitego. To jest człowiek uzależniony, który dodał do tego jakiś cudzysłów sztuki oczywiście. On przecież zmontował z tego utwór, prawda, jakiś. Natomiast on jest wzorcowym przykładem DDA dla wszystkich terapeutów alkoholizmu. To jest dorosłe dziecko alkoholika. Jego ojciec był alkoholikiem. Michał ma dzisiaj problemy z narkotykami, o których większość z nas wie tutaj, prawda? Czyli to jest ta straszna sztafeta, o której on mówił wcześniej w Świrze, a ona ma także takie konsekwencje dosyć okrutne. Natomiast dzisiaj Marek, który jest od 11 lat człowiekiem niepijącym, kiedyśmy ostatnio ze sobą rozmawiali nie tak dawno, powiedział mi, czy ty wiesz co? Jestem szczęśliwy, że nie piję. Kiedyś, jak powiedział mi to pewien terapeuta na początku mojej drogi, to chciałem mu dać w ryja, bo się tak strasznie źle czułem i powiedziałem, że takiego dnia nie przeżyję w swoim życiu. Uważałem niepicie za karę, a dzisiaj uważam to za nagrodę. Ten film jest o tym, że można walczyć z nałogiem, ale to jest, nałóg jest następstwem jakiegoś niedowładu wewnętrznego, niepogodzenia się na siebie i na otaczający świat. Więc walkę prowadzi się z różnego typu nałogami. Ten jest jednym z wielu, ale można ją wygrywać. To jest film z dobrym przesłaniem. Kiedy spotykam ludzi, którzy mi mówią, że dzięki temu filmowi zrozumieli na przykład swoich rodziców, ojca, którego kiedyś tylko skazywali na przekleństwo za to, że im zrujnował życie, po tym filmie rozumieli, jaką cenę on sam także płacił za to. I że poniekąd jest to także choroba rodzinna, społeczna, bo wszyscy w jakimś sensie jesteśmy w takim stopniu, mając człowieka uzależnionego w domu, także uzależnieni. To mogę panu zazdrościć, jeżeli nie przeżył pan dramatu tego filmu. To znaczy, że on panu nie dotyczy i to jest bardzo dobre. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ostatnie pytanie, niestety, będę musiał zastosować brutalną metodę. Profesor Jerzy Buzek będzie naszym następnym gościem. Jestem pewien, że jeszcze będziecie tutaj mieli mnóstwo przeżyć. Proszę bardzo, pani tam stoi, a potem ucinam kolejkę. Nic na to nie mogę poradzić. Dzień ostatnie dobry. Pytanie. Nie, już niestety, przykro mi bardzo. Mam pytanie, czy dla pana jako aktora teatr? Czy telewizja? Co było ważniejsze? No teatr zawsze. Byliśmy wychowywani dla teatru. To było spotkanie z żywym człowiekiem. Telewizja to jakaś kamera i domniemane miliony widzów, ale których się nie czuje. Tylko strach, że to kiedyś ktoś zmontuje i tak dalej. Przedstawienie jest zdarzeniem jednokrotnym. Nigdy nie można go powtórzyć w takiej samej formie, dlatego tak jak z winem. My jesteśmy inni, ale i państwo na widowni się zmieniacie. I to jest tak niesłychanie silny imperatyw wzajemnie na siebie działający, że każde przedstawienie, które aktorzy grają po 200 razy ten sam utwór, jest nowym przeżyciem. Za każdym razem, jak wchodziłem na scenę w Kto się boi Virginia Woolf, mówiłem do Kryśki Jandy, Kryśka, jesteśmy w Ameryce w 1952 roku. Kiwała głową i już byliśmy w innym świecie przez półtorej godziny. To było fascynujące. Fascynujący jest teatr, bo tam się wszyscy zgadzają na jego sztuczność. Księżyc jest z papieru, miecze są drewniane, ale baśń jest najdramatyczniejszym przeżyciem, największym, bo najwspanialsze rzeczy dzieją się w naszej wyobraźni, a nie doraźnie. A telewizja zajmuje się nami doraźnie. Jest o wiele mniej ciekawa. Proszę państwa, dostaliśmy szansę
Widzę, że 22 urodziny. No dobrze, bardzo proszę. Czy tam pan jest... profesor wrócił do Brukseli? Pan to profesor oznacza... jest tu, witamy pana profesora. Brawo! Dzień dobry, panie profesorze. Boże, czekamy na powiew Europy tutaj. Będzie powiew Europy za chwilę. Jeszcze do Marka Kondrata pytanie. Pan profesor Jerzy Buzek będzie następnym gościem Akademii Sztuk Przepięknych. 22 urodziny. Tak. Ja chciałam tylko powiedzieć, że pan Buzek już zrealizował naszą prośbę. Otóż moja bliska przyjaciółka ma dzisiaj 22 urodziny i zbieramy dla niej podpisy. I pan Buzek już się podpisał i czekam tylko na podpis pana Marka. Już to robię z radością. Dziękuję. Chyba od razu trzeba będzie to zrobić. Pytanie jeszcze tak, ale na razie będzie podpis. Zrobimy to w ten sposób, wyjątkowa prośba. Kochani, korzystając, bo się robi taka atmosfera, ja już to podpisuję. Tak? Już wstajemy, robimy miejsce szanownemu gościowi. Chcę wam z całego serca podziękować, słuchajcie. Z całego serca. Nie będę wam opowiadał, jacy jesteście świetni. Macie to poczucie w sobie. Sprawiliście mi wielką radość tym zaproszeniem. Nigdy tego dnia nie zapomnę. Dziękuję wam bardzo. Marku, ale jest prośba, tam pani koniecznie jeszcze jedno pytanie, obiecałem. Obiecałem pytanie i to jest ostatnie pytanie. Gdzie pani tam jest? A, tu, proszę bardzo. Jurka już tu biegnie, żebyśmy czekamy na Jurka, ale jeszcze jest pytanie, także spokojnie, wszystko jest w porządku. Ekstra, super. Tak chyba zmienię trochę atmosferę. Pytanie do pana, panie Marku, w sprawie... Proszę, usiądźmy. Usiądźmy. Aktualnej polskiej kinematografii. Co pan o tym sądzi? Bo tak właściwie kiedyś filmy, to się tak chwaliło polskie i w ogóle, potem wszyscy mówili, że to strasznie poziom spadł i teraz niby znowu się podnosi, pomimo że Festiwal Filmów Fabularnych ocenili tak negatywnie. Co pan o tym sądzi? Słuchajcie, sądzę, że przede wszystkim nie można, nie lubię tego, opowiadać o całej kinematografii. A były jakieś filmy? Nie ma takiej, kinematografia amerykańska jest potężna, robi tam 1000 filmów, na niektóre z nich można patrzeć, na niektóre nie można i tak dalej. Z nami jest tak samo. Robimy parę filmów, które są filmami masowymi z cyklu Zabili go i uciekł, albo tam, że się kochają w pięknych pomieszczeniach i tak dalej. Widownia to lubi, bo oddycha innym powietrzem, chodzi na to milionami. I są filmy ponure, które wyrażają stan ducha artysty. Wszystko to razem mieści się w jakimś obrazie naszego kraju, który nie do końca jest rzeczywisty, bo każdy artysta jest inny. Co innego mu w duszy gra. Jeden by chciał naprawiać kraj, a drugi chciałby żyć w jakimś innym, kolorowym, zupełnie nieprawdziwym tak naprawdę, ale chcę zrobić przyjemność ludziom, żeby odetchnęli przez 2 godziny. Trudno mi jest mówić o kinematografii, nigdy tego nie stosowałem. Ona ewoluuje w jakąś stronę. Ona zaczyna dotyczyć człowieka, ale niesłychanie delikatnie. Bez przerwy odwołuje się do przeszłości. Uwielbia korzystać z czasu przeszłego, żeby w jakiś sposób się o nim wyrazić. Tyleż to jest ciekawe, co dosyć niebezpieczne w moim przekonaniu, bo bez przerwy wiąże nas z czasem minionym, a odwraca naszą uwagę od teraźniejszości, która uważam jest o wiele bardziej inspirująca, o wiele bardziej inspirująca. Mamy mnóstwo rzeczy przed sobą, jesteśmy kompletnie nowym krajem, z ogromnym potencjałem i myślę, że to się w odnalezieniu indywiduum ludzkiego w filmie polskim jeszcze objawi i to dosyć szybko. A był jakiś film, który pana urzekł ostatnimi czasy? Nie słyszę. Który pana urzekł ostatnimi czasy? Tak. Nie mam takiego filmu, który by mnie urzekł. Niektóre mi się podobały, jak Rewers czy Dom Zły, ale o urzeczeniu trudno to mówić, bo to są dosyć ponure obrazy. Dobrze. Dziękuję bardzo, że mi się udało. Dzięki, bardzo mi miło. Czekamy na Jurka Owsiaka, Marku. Musimy jeszcze tutaj chwilę zostać, bo to wszystko jest otoczone pewną ceremonią. Musimy zostać. Ale ja właśnie uwielbiam, jak Jurek Owsiak wchodzi dzisiaj. Słuchajcie, obudziłem go o 10:30, bo stałem pod hotelem w miasteczku. Tam byłem umówiony, ale źle stanąłem i nie widziałem
miłych ludzi, którzy na mnie czekali, więc obudziłem Jurka. I po 7 sygnale on mówi tak, halo? Ja mówię, Jurek? Halo? Jurek? No Jurek, k***a Jurek, no i co? A poza tym uwielbiam, jak on się zacina, słuchajcie. To jest coś genialnego. Przypomina mi się taka historia z naszym drogim kaskaderem, Krzysiem Fusem, którego kiedyś zastałem w stołówce filmowej, jak jadł żurek, strasznie zły. Ja mówię, Krzysiek, czemu jesteś taki zły? On się zacina, a zacina się od momentu, kiedy był kaskaderem aktora, który grał Mariusza Zaruskiego, który kolejką jedzie na Kasprowy Wierch, a tam już czekają na niego SS-mani. I Zaruski wyskoczył z tej kolejki, złapał się za smreka i dzięki temu się uratował. No i oczywiście musiał to wykonać Fus. Za pierwszym razem jak wyskoczył, złapał się za smrek i wszystko było dobrze, ale dla filmowców nigdy jedno ujęcie nie jest wystarczające. Więc Krzysiu, zrobisz to jeszcze raz. Krzysiu za drugim razem wyskoczył i nie złapał się za smrek i od tego czasu troszeczkę się zacinał. Bo smrek był trochę wysoki. Więc go pytam, Krzysiek, dlaczego jesteś taki zły? A on mówi, kończę, kochany, z karierą kaskadera. A ja mówię, dlaczego? No, bo stary, wypadam z drugiego piętra, płonący, w mundurze SS-mana. Podbiega do mnie operator z reżyserem z gratulacjami. Ale nie ma który by mnie zagacił. Marku, bardzo ważna sprawa się pojawiła. Warto rzucać aktorstwo, jak masz taką publiczność? Nie, jeszcze się zastanowię. Może przemyślisz. Ale jak się przerzucicie na wino, to będzie mniejsza strata. Bardzo, bardzo jesteście kochani. Życzę wam wspaniałych wrażeń na przystanku. Życzę świetnej muzyki, wolności i radości. Bądźcie taki przez całe życie, kochani. Tego wam życzę. Dziękuję za bardzo zaproszenie. Dziękujemy. Jurek dojeżdża, wiecie jak jest na Woodstocku, więc pewnie ma swoje sprawy. Za chwilę tu będzie, a teraz dla naszego gościa... Panie Marku, jeszcze sekundkę. Czekamy? No i poczekajmy jeszcze. Macie, wiecie, trzy minuty macie jeszcze? No tak widzę tutaj. Gdzieś się spieszycie? Tak właśnie, Solan, yeah! Autografy. Jeszcze raz, ale jeszcze głośniej, bo słabo, coś bez śniadania dzisiaj jesteście, uwaga. 3, 4. Słabo. Same panie. Panowie, pokażcie, co potraficie. I wielkie brawa! We'll be right back.